Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Acelik powraca z kolejnym sezonem na Assetto Corsie, sezon 17. Przed nami zmienia się mianowicie na pewno numer, 16 już na 17. Zmieniamy tutaj troszkę format ścigania, multiklasa przed nami. No ale nie zmienia się jedno, skład budki komentatorskiej. Był w niej Marcel Igor i Julian Więcławek. No niestety są rzeczy, które nie będą zmienne, przynajmniej przez jakiś czas. Czy tego chcemy, czy nie, no ja bym nie chciał tej zmiany, ale no ja sobie mogę chcieć różne rzeczy. Moi przełożeni mogą to inaczej widzieć. No dobra, co mamy? Oczywiście, tak jak już ustaliliśmy, uchyliliśmy rąbka tajemnicy, mamy sezon multiklasowy. Dzisiaj o nic nie walczymy, bo runda zerowa, ale warto będzie się zapoznać z tym, co nas czeka. Wbiliśmy no trochę spóźnieni na kwalifikacje, bo 7 minut mniej więcej po ich starcie. Od razu ważna informacja, oczywiście sezon multiklasowy, dwie klasy, DPI i GT3, ale kwalifikacje dzielone, dlatego że gdyby jednak te kwalifikacje były łączone, przynajmniej na takich torach jak właśnie Paul Ricard, czyli na torach krótkich po prostu, no dobra, krótkich, nie krótkich, ale takich średnio krótkich, około 5-6 km długości, no to wiadomo, że samochody GT3 dość mocno mogłyby przeszkadzać samochodom DPI. Tak więc pierwsze 15 minut dla kategorii DPI, w której 12 zawodników, i to zawsze będziemy widzieli, 12 w DPI, 18 w GT3, co razem nam da stawkę 30 kierowców, a plus dwóch komentatorów, którzy tam sobie siedzą w Abarthach 500. Taki ciekawy model samochodu. No i właśnie w tych grupach kwalifikacyjnych rozegramy tę sesję kwalifikacyjną, no a potem już wyścig normalnie, czyli no w tym wypadku dzisiejszym 90 minut i ścigamy się no w zasadzie do końca czasu. Różne dystanse, bo będziemy mieli wyścigi 75-minutowe, będziemy mieli wyścigi 90-minutowe, będziemy mieli wyścigi dwugodzinne, czego nie było od serii GTE, od Grand Theft Endurance w zeszłym roku, w sezonie, to był sezon 14 bodajże? Tak, tak, wszystko się zgadza. Trzy sezony temu, matko boska, jak ten czas leci, no ale Assetto Corsa wróciła w wydaniu ACL, no po zlocie byliśmy, zlot mieliśmy kiedy? W wrześniu, więc to już było 2 miesiące temu. No już wtedy były różnego rodzaju przebąkiwania, że no czekamy na sezon 17, ale na razie też przecież pamiętamy, że ruszył sezon na Assetto Corsie Competizione. Jeśli ktoś tam ogląda i nie jechał jeszcze, no to przypominamy, że można to zrobić, bo bardzo przyjemne wyścigi zostały tam jeszcze nam rundy na torze Zandvoort i na torze Nürburgring. No i tak patrząc na to, co się dzieje, no to powiedzmy sobie szczerze, ACL do świąt co tydzień będzie jeździł, czy to w GT4, czyli w tej serii na ACC, czy to właśnie w multiklasie na Assetto Corsie, na AC. No dobra, 5 minut do końca kwalifikacji DPI, potem na tor ruszą już prototypy GT3, więc spójrzmy, jak wygląda sytuacja w stawce. Tutaj Manuk z Kamil Putoń na czele, minuta 42 0,58, drugi Kamil Kostyra 42,237, trzeci Graal Findel, nie wiem jak tutaj szczerze mówiąc to czytać, na pewno on jest czwarty, ale tylko 0,005 przed Mateuszem Grzonką. Taka czwóreczka nam się ułożyła. Widzimy, że Kubiak i Abra tylko w alei serwisowej z całej stawki. Warto powiedzieć, że w sekundzie 111 tysięcznych zmieściła się dwunastka prekwalifikacji, no ale jak na razie widzimy, że różnica na ten moment między najszybszym a najwolniejszym wynosi sekundę i 0,7, ostatni Mateusz Peczka. Tak, no tutaj akurat jeśli chodzi o tą klasyfikację w ogóle, czy to jest akurat Mazda, czy Acura, bo swoją drogą do samochodów jeszcze dzisiaj sobie przejdziemy, to tak na spokojnie czasu będzie dużo, nawet podczas wyścigu myślę. Jedynym, który się wyłamał, bo aż 11 spośród 12 startujących kierowców w klasie DPI to Mazdy. Mazdy dokładnie RT24.
A jeden się wyłamał, a mianowicie Olaf Sawczuk, bardziej znany pod nickiem Nertex. On postawił na Acura, Acura RX05, także dzisiaj 11 Must i 1 Acura. Mimo wszystko to jest tak jak jeden kolor, tak jak to widać teraz w klasyfikacji po lewej stronie. Mianowicie kiedy już wyjadą samochody GT3, to tam będziemy mieli nieco większą kolorystykę, nieco większą paletę barw. No bo tam dużo różnych innych. Tak, bo tam każdy samochód, każda marka, tak jak mówisz, ma swój własny kolor. Więc będziemy mieli pierwszą dwunastkę jednokolorową i potem pozostałą 18 od miejsca 13 do 30 to będą wszystkie kolory tęczy. No może nie wszystkie, ale wiemy o co chodzi generalnie. No dobrze, no oczywiście jeszcze możemy szybko powiedzieć, że dzisiaj w ramach kategorii GT3 zobaczymy Audi, Nissany, Mercedesy i po jednym BMW i Lamborghini, ale to za minut około 3. Natomiast przedostatnie okrążenia w walce o pole position tak naprawdę i to poważnym pole position, no bo jednak w kategorii DPI Manuk wciąż z przodu. Patrzymy na tego Nertexa, bo on się natrudził na tym torze, spędził 442 okrążenia w trakcie prekwalifikacji. Tak, 442 okrążenia. No to jest skubaniec. Nie musicie iść myć uszu, naprawdę. Tak, ale w tej chwili wyfrunął z toru, jak widziałem. Znaczy wyjechał za szeroko i PLP postanowiło wkroczyć do akcji. Trochę pech, ale też takie są zasady w końcu. Cała oczywiście dwunastka jest na torze. Warto byłoby zorientować się, kto gdzie jest. Jeszcze czekamy, widzę, że akurat kierowcy GT3 sobie powychodzili, z serwera wrócili, a my się zorientujmy na tym torze, zorientujmy się pod względem to, gdzie jest. Kamil Kostyra na miejsce drugie wskakuje mi na 42.085, bardzo dobra poprawa, ale wciąż jest za Manuksem. Gralfindel teraz wyskakuje na prostą startową, przed sobą ma całe inne dwa samochody, jeszcze minuta 50 do końca czasu kategorii DPI. Gralfindel też się poprawia, proszę, tutaj różnica jest minimalna w czołówce teraz. Oni mają przewagę przede wszystkim 0,3 nad Mateuszem Grzonką na miejscu czwartym. Grzonka, który wyfrunął teraz to. No, ja przede wszystkim byłem, jak w ogóle spojrzałem na te listy startowe, na wyniki prekwalifikacji, no to co by nie mówić, jednak Olaf Sawczuk rzucał się bardzo mocno w oczy. Czekaj, Abra na piąte nam skoczył, Tomek Kubiak na czwartej, znowu mamy taką drugą grupkę, drugą trójkę w bardzo małych odstępach, to nawet jeszcze mniejszych, bo 22 tysięczne sekundy dzielą Kubiaka, Grzonkę i Abrę. Czekamy jeszcze oczywiście na resztę stawki, kto tutaj jest najbliżej zakończenia kółka. Tomek Kubiak już odpuszcza, on już nie będzie jechał dalej w tych kwalifikacjach. Jednoręki bandyta, znany bardziej jako może Kacper Smirnow, jest już blisko mety, tak samo blisko jest DJ Sasek, to on jest najbliżej w tej chwili. DJ Sasek na miejscu 10. To jest strata około 0,8 sekundy do Manuksa, ale jest poprawa na miejsce 7 i dołącza do tej ciasnej, co by nie mówić, grupki, którą prowadził wirtualnie Tomek Kubiak. Jednoręki bandyta, Kacper Smirnow na miejsce 7, przed Saska, Telis 43.300 na miejscu 12. Kto tam jeszcze? Mateusz Peczka, on się też będzie próbował poprawić. Manuks! 9. Manuks 41.8. Też kapitalne kółko, jak na te warunki, jakie mamy tutaj. Kto tu jeszcze blisko? Nertex już na ostatnim okrążeniu. Tutaj też Dziki musiał omijać grupę całą GT3, która wyjeżdża. Manuks się odpuścił. Grzonka blisko końca. Tak samo Abra. Bądź tam tak, na najpierw jest tej. Abra. I Abra na swojej ostatniej próbie na czwarte miejsce awansuje przed Kubiaka. Miejsce. Kapitalna próba. Zanim od razu Grzonka się pojawia. No i zobaczmy, co tutaj. U Grzonki aktualnie szósta pozycja i na szóstej
chcąc nie chcąc, pozostanie. Tak, jest. Kto tu jeszcze? Jest jeszcze Sasek. Jest, Peczka już moim zdaniem jest po swojej ostatniej próbie, bo on moim zdaniem przekroczył linię mety później. Kacper Smirnow wycofuje się. Popatrzmy w takim razie jeszcze na Saska, bo on ma ostatnią moim zdaniem szansę na poprawę. Już inni następni kierowcy muszą jechać dalej serwisowej, a Sasek, czy on się poprawia, czy on zjeżdża dalej serwisowej? Nie, on próbuje skończyć jeszcze swoje kółko, nie przeszkadzając nikomu innemu w kategorii GT3, ale Sasek bez poprawy na miejscu ósmym zostaje. Traci tylko 14 tysięcznych do Kacpra Smirnowa, ale to jest i tak dużo. No dobra, Kamil Putoń na pole position, to już się nie zmieni. Możemy powiedzieć, że jest bardzo ciasno w tej czołowej jedenastce, bo nawet Nertex traci mniej niż sekundę, natomiast Telis no niestety odstaje najbardziej, 0,6 straty do Nertexa. Rafał Dziki, nie wiem czemu tutaj jeszcze próbuje kółko skończyć. Poprawia się, a nie poprawia pozycji, ale moim zdaniem to już było kółko za późno rozpoczęte. Chociaż nie, on mógł ominąć, on mógł przejechać linię mety w momencie, w którym ta wirtualna flaga w szachownicy była wywieszana, no ale to już możemy zostawić. Jest 10. 0,02 za Mateuszem Peczką. Tak, no i teraz już kierowcy GT3 ruszają do rywalizacji. No i właśnie, troszkę więcej o kierowcach tej klasy. Mieliśmy 12 w DPI. No a jeśli chodzi o GT3, tutaj aż 18 kierowców. Na tym pierwszym wyścigu, wyścigu testowym dzisiejszym, krują kierowcy Audi. Mianowicie tak będzie ich aż 8. Potem 5 zawodników wybrało sobie Nissany. 3 razy będziemy oglądać Mercedesa. 1 BMW, 1 Lamborghini. Dzisiaj na torze Paul Ricard będzie jeździć. Kierowcy już wyboru aut zmienić nie mogą, ani też klasy jakby chcieli zmienić, komuś by coś nie pasowało. To jest już, mówiąc kolokwialnie, po ptakach, bo do czasu zakończenia prekwalifikacji do wyścigu zerowego, który w zasadzie już właśnie rusza, już mamy kwalifikację, a nie prekwalifikację, już tego auta zmienić nie można, więc jeżeli komuś coś nie pasuje, no to teraz albo się przemęczy, albo jeździć nie będzie. Niemniej podejrzewam, że kierowcy tutaj wybory podjęli po głębszej analizie, domysłach, tym czym, wielu, nie wiem, mam nadzieję, że w wielu testach sprawdzali, czym im się lepiej jeździ, co im bardziej podpasuje. Tak jak widzimy, no jest grupa kierowców, którzy wolą jeździć DPI. A są też tacy, którzy starym, dobrym GT3 też lubią się pościgać. No i popatrzmy, bo tutaj w zasadzie, jeśli chodzi o ten klasę... Zaraz pojawią się pierwsze czasy. Tak jest, już się pojawiają. Bobrowicz, jest Jan Garbas. Minta 55.1, Minta 55 Bobrowicz, Mazurek 56.7, Patryk z poniżej dwóch, powyżej 2 minut, więc to taki czas na razie zapoznawczy. Robertus na miejscu, to byłoby 16 oczywiście, ale 4 w kategorii GT3. DJ to jest w zasadzie Carlos DJ, Hebe Feke na miejscu. Trudno mi to liczyć. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte oczywiście. Kiwarson 6, teraz Domino na miejsce 4, no ale to są takie pierwsze czasy. Widać, że jest duża rozbieżność. O, Kadena, czyli Mateusz Kędzia z czasem 2.04, no to wiadomo, że próbował sobie tylko przygotować kółko. Nie walczył o czas, tym bardziej, że Mateusz Kędzia był najszybszy w prekwalifikacjach w kategorii GT3. Minuta 54.773 to był jego najlepszy czas, jedyny zresztą, który zszedł poniżej minuty 55. Jego średni czas 55.017 i co ciekawe tylko 38 tysięcznych sekundy szybszy od Jana Garbasa, który no właśnie, najlepszy czas minuta 55.05, a jego średni czas minuta 55.055, więc bardzo równe kółka musiał kręcić Garbas. Trzeci Bobrowicz, to jest strata już 56 tysięcznych, tak więc ta trójka bardzo blisko siebie. Z tej trójki warto zaznaczyć, że dwa samochody to są Mercedesy, ale jeden Nissan, więc zobaczymy, czy to będzie walka między Mercedesami
ani z Sanami, czy te Audi wbiją się do tej walki. No ten czwarty, KD, co on tu zrobił? W zakręcie Sin wyfrunął nam w ścianę. No i to może Kimi być... Kimi teraz się poprawia, ale zobacz, jak niewiele brakuje już do Jana Gerbasa, który swoją drogą Falejster znowu się melduje. 9 minut do końca, no a między pierwszą dwójką bardzo mała różnica, szczególnie, że Robertus, który jest kolejny, tutaj już jest czas 1.56, a Garbas z Kimizem, może jak to woli, Wojciechem Bobrowiczem, kręcą czasy na poziomie minuty 55. Teraz 56.0 Dawida Nabożnego, ale tak jest. No to jest sekundowa, niesamowita, no przesadziłem z tą sekundową stratą, ale no wciąż duża różnica. Można powiedzieć, że Dawid Nabożny w tym GT3 również sobie dobrze radzi. Dawid Nabożny, jeśli chodzi o samochód GT3, też wybrał oczywiście Mercedesa, więc można powiedzieć jedyna ekipa, bo też mi się wydaje, że Kędzia, Garbas i Nabożny, to dalej oczywiście ekipa eSport First, tu się nic nie zmieniło. Oni sobie wybrali te Mercedesy. Pierwsze, drugie, piąte miejsce w prekwalifikacji, tylko że Dawid Nabożny stracił do Mateusza Kędzi 8, no prawie 9 dziesiątych sekundy przy średnim czasie okrążenia. Zobaczymy oczywiście, jak to się potoczy później. Natomiast myślę, że tak czy tak te Mercedesy i Nissany wysunęły nam się na czoło już teraz. Zobaczymy, jak z Audi będzie, bo Audi było takim popularnym wyborem, ale czy ono jest wyborem najszybszym, no to się jeszcze zobaczy. Pamiętam chyba sezon 15, to mieliśmy sezon GT3 właśnie. Tam też bardzo dużo samochodów Audi, a jak przyszło co do czego, to w ogóle Audi nawet na serwerze Pro nie widzieliśmy. Tak, była taka sytuacja. Chociaż nie wiem, czy tam gdzieś w ostatnim wyścigu oni dopiero co nie zawitali do nas. O, już mi się nie chce szukać. Ja to gdzieś mam na pewno. Ale nie ma co. Jakoś tak... wiesz co, jak tak patrzę w te wyniki na razie i... no, naturalnie Garbas oczywiście jest pierwszym, jeśli chodzi o GT3. Jak tak widzę znowu na pierwszym miejscu Mercedesa, to trochę mi się tam źle robi, ale... nie żebym miał do czegoś jakiś uraz, prawda? Nie żeby mi się to z czymś źle kojarzyło. Tak troszkę... śmiejąc się. No i na mniej 7 minut do końca cały czas no w GT3 jest przeogromny rozstrzał od 1.55, bo tam widzę jakieś absolutnie genialne 2 minuty Patrksa i KD. Swoją drogą tutaj kierowcy próbują się chować swoje imiona i nazwiska pod nickami, tak? No KD to już w ogóle zabłysnął z tym Mateusz Kędzia i KD, jeszcze tak przeliterowane KD, no to absolutnie świetnie to zrobił. Zresztą my wiemy, kto w dużej mierze, no tak też nie do końca. No Mateusz Kędzia zgubił mi się gdzieś, aha, dobra. Zepsułem sobie przy ACTV prawdopodobnie, bo mi nie wychwytuje niż pozycji, ale to taki drobiażdżek. Natomiast Mateusz Kędzia oczywiście na ten moment 29 czas, dopiero. 30 czas to Kromarz, to jest ostatni też kierowca, tylko że jego czas 2.48 sugeruje, że to dopiero na kółku wyjazdowym był. Tymczasem, no właśnie, czy na Mateusz Kędzia coś tam wrzucił? No na razie jeszcze żadnego czasu u niego nie ma. Kromarz teraz wyskoczył. Tutaj Kędzia musi się, mówiąc krótko, streszczać. Jeżeli nie chce oglądać, jeżeli nie chce startować do tego wyścigu niemalże z końca stawki. No chyba, że chce, nie wiem, tutaj sobie jakiś challenge zrobić, tak? Jak wysoko będzie w stanie dojechać, startując z ostatniego rzędu. No jakby, okej, rozumiem, runda zerowa, nie ma problemu. Także... różne rzeczy możesz chcieć robić. Dokładnie, tutaj możesz zrobić co ci się żywnie, no może nie coś się żywnie podoba, ale tak w granicach normy wiemy, o co chodzi. Jak chcesz, startuj ostatni, nie chcesz, nie wiem, startuj, zalicz falstar, wystartuj salej serwisowej, śmiało. Do wyboru, do koloru. Mieliśmy 5 minut do końca, tutaj się widzę Tsubasa poprawia jeszcze. No Mikołaj Nowicki akurat, ta próba nie jest zbyt dobra. Pytanie, czy będzie zerzał do boksu, czy będzie jechał dalej, będzie kontrolował jazdę.
To tak, jeżeli mamy chwilę czasu, zanim kierowcy tutaj zaczną swoje ostatnie już próby, to może powiedzmy sobie, jakie tory nas czekają w tym sezonie na omówienie samochodu, który czas przyjdzie. No, nie trudno się domyśleć po tym, co widzimy aktualnie, po epilepsji, którą dostajemy na naszych monitorach, Paul Ricard. Nie, tam mapa w Assetto Corsi akurat jest bardzo przyzwoita, nie taka epileptyczna. Bagik na miejsce, to jest 24, ale to jest miejsce 12. Swoją drogą, jakoś tak w tym ACL-u ciągnie nas do Paul Ricard, bo mieliśmy go ten tor już przecież podczas... Trzy tygodnie temu chyba. Tak, właśnie, podczas... Mateusz Kędzia teraz na miejsce. Wreszcie coś konkretnego, co prawda prawie że sekunda straty do Jana Garbasa, ale to już mniejsze o to, ważne, że jaki dobry czas jest. Ma czas i ma jeszcze 90. Wiesz, dobre chociaż i to, tak, ta pozycja jak na razie piąta, jeśli chodzi o klasę GT3. Tak jak dobrze mówiłeś, tutaj 3 tygodnie temu również mieliśmy ten francuski obiekt, ale właśnie na Assetto Corsi Competizione. A jeśli chodzi o Assetto Corsę zwykłą, to tutaj ostatni raz byliśmy właśnie podczas tego sezonu 14, podczas GTE. I to może nie rok temu, bo się nie zgadza miesiąc, ale 17 października mieliśmy wyścig właśnie na tym torze. Co ciekawe, również był to wyścig 90-minutowy, więc tutaj jeśli chodzi o ten tor, to drugi raz dokładnie. Tak swoją drogą patrzyłem sobie też, że ostatni raz taki tak naprawdę sezon multiklasowy, gdzie mieliśmy dwie różne tabele dla dwóch różnych klas, prawda, to ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w sezonie 12, to ja wiem, że to już w ogóle zamierzchłe czasy. Ale proszę sobie wyobrazić, że te zamierzchłe czasy, czyli sezon 12, to był przełom roku 2018-19, czyli tak naprawdę no... Niby aż tak daleko, a tu już był sezon 12. Co ciekawe, to był sezon tuż przed moim dołączeniem, bo ja przyszedłem na sezon Caymanów na GT4. Ja już się tak nie chwal. Trzeba było. Nie no, żartuję, ale dość dawno tej multiklasy nie było, więc wracamy po 5 sezonach przerwy. A co do torów, idąc dalej. Pierwsza pełnoprawna, punktowana runda odbędzie się 3 grudnia na dobrze wszystkim znanym kanadyjskim obiekcie, na torze w Montrealu, Gilles Villeneuve'a, więc myślę tutaj akurat tor, tak jak mówię, no kojarzony, wielkiego zaskoczenia tutaj chyba nie będzie. Runda druga, a swoją drogą w Kanadzie ścigamy się na dystansie 75 minut, potem 2 tygodnie później lecimy za ocean na tor Road America. Tutaj wyścig 90-minutowy, świeżo, no może nie świeżo, ale tydzień po nowym roku, 7 stycznia ścigamy się na torze Daytona, tutaj już 2-godzinny wyścig, potem zostajemy, Watkins Glen. Watkins Glen, za chwilkę wrócimy, bo jeszcze tutaj ameryczki trochę, Watkins Glen 21 stycznia i już w lutym. No, nie mogło się obyć bez ścigania na europejskim klasyku, jakim jest tor Le Mans. Tak jest, to już na początek lutego. A w połowie jeszcze tor Nürburgring, tutaj już wyścig na dystansie 75. No, ale mam oczywiście 2 godziny, bo jak żeby inaczej. No i sezon zakończymy na kochanym i lubianym przede wszystkim torze Spa-Francorchamps. Tam 90 minut ścigania 4 marca. No pięknie, akurat na końcówkę kwalifikacji. Wyrobiłem się. Tak, dalej prowadzi Jan Garbas, Wojciech Bobrowicz drugi, Mikołaj Nowicki już siedzi w alei serwisowej, Mateusz Mazurek również, Hebe Hweke teraz wskakiwał na pozycję, to jest 22, czyli 10 w klasyfikacji GT3. Krop, znany bardziej być może jako Jerzy Wawrzyczek, on w Assetto Corsi Competizione sobie radził dobrze na tym torze, tam pamiętam walkę nawet o podium jego Chevroletem. Teraz pozycja to jest 14 w kategorii GT3. Mateusz Kędzia na miejsce 3, ale wciąż traci 0,7 do Jana Garbosa, jest tylko 0,005 przed Mikołajem Nowickim. Kto tu jeszcze jest blisko? Robertus ma przed sobą
Kimis. Kto to jest? Kimiza, czyli Wojciecha Bobrowicza. Akurat tam, no, zobaczymy. Robertus świeżo go co go puszczał, więc Robertus już nie jest na prawym okrążeniu. 15 tysięcznych do odrobienia miał Wojciech Bobrowicz. Straty do Jana Garbasa. No ale tutaj już widzimy po czasie, że ten czas jest... No zjeżdża dalej serwisowej. Będzie zjeżdżał. Tak samo jak Robertus. Neville Ixon na prostej. Ktoś tam dopiero jeszcze przed Simarton nimi również. Będzie... No jest Kromacz. Tak. Chociaż u niego już widzę nie pokazuje mi czasu, tak jakby zdążył gdzieś ściąć i mieć kółko anulowane. No poczekajmy w takim razie. Ale ja serwisowa. I wtedy najbliżej jest Jan Garbas. Tak by było. Ten jego... No, bądź co bądź biało-czerwony Mercedes. Wpada już na prostą startową. No i czy podbije ten czas, dający mu pole position, podbija na 55.099, więc jeszcze bardziej tutaj pokazując to, że on jest na ten moment najlepszym, najszybszym kierowcą w klasie GT3. Jeszcze bardziej tutaj powiększając przewagę nad Wojciechem Oborowiczem, kończy również okrążenie Neville X. No i co tam u niego? Przeskakuje z 20 na 19, 1.56.442 i... To jest już koniec, a tam jeszcze widzę, że wcisnął nam się Carlos DJ na miejsce 27, tak, 27, dobrze widziałem, w swoim Nissanie. 4 minuty dzielą nas od startu, tam ten piękny nasz Abarth gdzieś przez moment się pojawił, ale my na szczęście w wyścigu brać udziału nie będziemy, to nie macie się co o tego obawiać. Tutaj, jeśli o to chodzi, to wszyscy są bezpieczni. A my czekamy w takim razie na start tego wyścigu. Tak jak mówiłem, tam chyba około 4 minut mamy między zakończeniem kwalifikacji a startem wyścigu. 12 kierowców w klasie DPI, 18 kierowców w klasie GT3. Moglibyśmy sobie teraz takie zakłady robić. Ile razy zwycięzca DPI zdubluje zwycięzcę GT3 na przykład, coś takiego. Albo jakieś inne tego typu rzeczy, bo wiemy, że tutaj dublowanie będzie, że tak powiem, normą, chociaż może nie w jakiejś gigantycznej ilości. Ale podejrzewam, że gdzieś tam kierowcy z końca stawki w GT3 mogą kilka kółek więcej stracić niż liderzy w tej samej klasie. No wiesz, no wiadomo oczywiście, że jakby nie patrzeć, różnice będą między klasami na pewno. Widzieliśmy na czasach kwalifikacji, to jest około 13 sekund różnicy, mniej więcej na okrążenie, więc no jeśli kółko trwa około 100 sekund, to myślę, że no nie, dobra, nie będę się bawił w liczenia, bo okazało się, że są trudniejsze niż myślałem, że będą, ale no myślę, że już gdzieś tak 7-8 kółek i będziemy oglądali pierwsze dublowania liderów. 7-8 kółek to będzie około 10 minut, 15 może, bardziej 15. W takim razie spodziewam się, że kategoria GT3 przegra, no przegra w cudzysłowie, oczywiście będzie, straci 6 okrążeń, mniej więcej 6-7 kółek pewnie do kategorii DPI. Zobaczymy jak z postojami, jakie strategie, czy tu będą dwa postoje, czy tu będą pojedyncze postoje. No raczej wydaje mi się, że możemy nawet dwa postoje zobaczyć, ale wszystkiego się dowiemy. To jest pierwszy wyścig, to jest wyścig nawet nieliczony do punktacji, więc wszelkie wypadki nie będą bolały, ale z drugiej strony, tak tylko powiem, raczej uważałbym na różnego rodzaju wymierzanie sprawiedliwości na torze, bo zdarzały się incydenty podczas R0, no haniebne, więc tak tylko przypominam, że nie opłacałoby się robić takich rzeczy. Tak, no, to na pewno. Niemniej kierowcy już auta zmienić nie mogą, ani też przy okazji klasy, no to jedno wiąże się z drugim. Co oznacza, iż teraz jest to taki tak naprawdę pierwszy i ostatni sprawdzian, ostatni test, trening, jak zwał, tak zwał, przed pierwszym punktowanym wyścigiem. Tutaj można sprawdzić różne rzeczy,
nie wiem, sprawdzić dokładnie tam ile spala, przy szybszym tempie, wolniejszym, nie wiem, cokolwiek chcemy, długość postojów, naprawdę. Ja wiem, że tutaj pewnie większość kierowców będzie, nie wiem, mówiąc, używając ciekawego słowa, tryhardować, tak? Będą starać się pewnie jak najlepiej, no bo jakby kto by nie chciał tutaj znaleźć się na czołowych miejscach. Niemniej myślę, że to będzie też ciekawy wyścig do oglądania dla nas, do tego, czego możemy się spodziewać tak naprawdę już na starcie, tym właściwym starcie sezonu. No a w takim razie po raz pierwszy w sezonie 17 lada moment zapalą nam się światła w ilości 6. One zgasną i ruszymy właśnie w tym momencie do 90-minutowego wyścigu na torze Paul Ricard we Francji. No i tutaj widzę, że już na dzień dobry w DPI będziemy mieli ostrą walkę do pierwszego zakrętu, bo tam w 3-4 kierowców... No już mamy pierwszą kolizję w pierwszym zakręcie. I pierwsze obroty, tam pofrunął nam Rafał Dziki, jeszcze uderzony Grant Findel, od razu któryś z kierowców, Jan Garmas w ogóle już tutaj poza torem jest. Co tu się dzieje? Kasper Smirnow, DJ Sasek, w ogóle oni już tutaj na końcu stawki wędowali, także popatrzmy, że z tej dwunastki zrobiła się tylko ósemka kierowców DPI. Oni to ósemka, bo reszta się rozbroiła. Tak. Rozbroiła w tej stawce. Kto tam prowadzi? No Kimis, Wojciech Poprowicz dużo lepiej ruszył niż tak naprawdę Kocur, bo nam też zniknął Jan Garbas, który spadł mocno. On tam musiał też być uwikłany w kolizję DPI na starcie. Kacper Smirnow przebija się również przez stawkę trochę tam za Garbasem. Gral Finder już wrócił na miejsce 10. Tu dużo przetasowań mamy teraz. Telis z Nerteksem w walce o miejsce, pozycję numer 6. I tu Telis wychodzi z niej skutecznie, wychodzi z niej lepiej. Gral Finder już przed Kimizem, więc mamy 9 na czele. Sasek teraz też odrabia pozycję. Oczywiście dużo szybsze na prostych są samochody DPI, dużo szybsze w zakrętach również. Nie musimy chyba o tym mówić, ale zobacz! No, Patryk! Zobacz, co tu się dzieje, tak od miejsca, myślę, 17 tak naprawdę, w dół. Tu jest cała teraz, tak, bo tutaj samochodu. Bo właśnie kierowcy DPI próbują odzyskiwać tę pozycję, atakując kierowców GT3, i to wygląda dość komicznie, bo oni niemalże już stoją w zakrętach, tak? Oni tam już... Wow! Robertus, kimś tam jeszcze, Tsubasa. Tsubasa zebrany, ale tam Abra się wciskał i Robertus zamykał się na Abrę, więc trudno mi to jeszcze jakoś zobaczyć. Tomek Kubiak! To leciał, jakby w ogóle nie daleko. Wiem. Daleko! Nie używał hamulca w pierwszym zakręcie, no. Chyba. Stracił na tym wszystkim dwie pozycje, od razu do niego już Gral Findel dojechał. No i co, oglądamy dalej przebijanie się kierowców z DPI. Smirnow, Sasek, Abra. No a prostych nie będzie problemu, w zakrętach, no właśnie, kończy się w taki sposób, że nie dochodzi do kolizji z tyłu. Dawid Nabożny i Mateusz Mazurek. No niestety, i to są obrazki Grzonka z Peśką, to przy okazji walka miejsca numer 3 w DPI, ale to są obrazki, które, no chcąc nie chcąc, możemy często oglądać, jeśli chodzi o odzyskiwanie pozycji przez kierowców DPI. Naturalnie przy dublowaniu takich rzeczy nie powinno by mieć miejsca, ale no tutaj nikt z GT3 nie będzie, nie wiem, zjeżdżał z drogi, ustępował miejsca, bo to w końcu nie jest dublowanie, a normalna walka, biorąc słowo normalne w cudzysłów, no bo to jednak jest tak naprawdę omijanie pachołków w wykonaniu klasy DPI. No niemniej, jak widzimy, sprawia to sporo problemów. Szczególnie chyba w zakrętach, bo tak jak wspomniałem, na prostej, nawet jeżeli to jest jakiś krótki odcinek prostej, to... No to różnica prędkości jest gigantyczna. Kamil Kostyra, aktualnie autorem najszybszego okrążenia, naturalnie te rekordy będziemy... Będą notować tylko i wyłącznie kierowcy z czołowej dwunastki, bo już całe DPI jest tam, gdzie być powinno. Więc można się już skupić rzeczywiście na tym, co się dzieje zarówno w jednej, jak i drugiej klasie, bo kierowcy wzajemnie sobie przeszkadzać już nie będą. Jesteśmy 4 minuty po starcie, ten wyścig zdążył nam się już dość ostro posypać, jeśli chodzi o
DPI to niezmiennie od startu prowadzi Manus, no a w klasie GT3 mamy Wojciecha Boborowicza na czele z... Też niezmiennie. Tak, z, uwaga, 6,5-sekundową przewagą już nad drugim Mateuszem Kędzią, ale to efekt tego wszystkiego, co się działo. Tego, co się działo, tempa na pewno też, ale tego, że no nie wpadł w żadną kolizję, a Mateusz Kędzia, Jan Garbas, no oni jednak różnego rodzaju przygody mieli. Jan Garbas teraz zaczął magika w walce o miejsce 19, ale to jest miejsce 19, a tak naprawdę miejsce numer 7 w kategorii GT3 i na to powinniśmy bardziej zwracać uwagę. Abra blisko za Saskiem. Kto tam jeszcze jest blisko w kategorii GT3 DPI? Gralfinder, przepraszam, 40 za Kubiakiem jeszcze. No mamy też walkę o miejsce 4 tak naprawdę. Grzonka Telis Dziki. Tutaj naprawdę nam się otworzyła ładna grupka. Jedyna Acura w stawce, no to jest Nertex na pozycji 7, więc jest mniej więcej w połowie stawki, no ale niestety dostaje od całej tej koalicji, można powiedzieć, od całej tej koalicji ekipy Mazdy. Grzonka goni też Peczkę, więc bitwa dwóch Mateuszów nam się szykuje na pozycji 3 i 4. Kocur tymczasem próbuje nadrabiać pozycję. Dawid Nabożny już przed Cubasą, już przed Robertusem, już przed Kromaszem, ale to jest dalej dopiero pozycja numer 14 w kategorii GT3. Hebe Feke też w walce z Bagikiem. No, dwa Audi biją się przez ostatni zakręt. Bagik z przodu, tak powinien już z przodu być, aczkolwiek Hebe Feke lepiej się napędził, więc to on raczej do pierwszego zakrętu sobie poradzi już z Bagikiem i to myślę, że nawet dość spokojnie. Wróćmy do Grzonki, bo Grzonka wściekły frunie przed Peczkę, przejechał przez zakręt Sinie dość agresywnie, niemal nie wypluło go poza tor, ale jest wciąż za Peczką. Tak, no tutaj walka i o podium, i tak naprawdę na samym końcu tego pociągu DPI, bo też DJ Sasek z Abrą. A w GT3, no oprócz tego, że 8 sekund już ma przewagi, bo Brovi tutaj widzę, że no tak, troszkę rzuciło tutaj. Najpierw Saskiem, potem Abrą, więc ani jeden, ani drugi nie zyskał na błędach rywali. Szybko wrócimy do Grzonki, bo ten już na prostej startowej zabiera się za Mateusza Peczkę. No i robi to skutecznie, awansując na miejsce numer 3. W boksie już jest Gralfindel, zajęło mu to nawet nie 8 minut. Okej. Okay. Szybko. Niewątpliwie. Awangarda na pewno, jeśli o tym możemy rozmawiać, jeśli możemy tak powiedzieć. Tymczasem Siwarcon przed Patryksem, chociaż tam Patryks musi uważać, bo już raz wyfrunął w zakręcie Sinio, mało do ściany tam nie dojechał po wewnętrznej. Gralfindel wciąż stoi, myślę, że akurat Wojciech Bobrowicz spokojnie go wyprzedzi, no bo on jeszcze daleko z przodu. Warto zwrócić uwagę na tempo Bobrowicza, bo on już jest 8 sekund przed Mateuszem Kędzią. Kędzia oczywiście no był uwikłany w różnego rodzaju przygody na starcie. Tak samo Garbos, tak samo no, większa część stawki tak naprawdę, mniejsze bądź większe przygody miała. Przecież Mateusz Mazurek, który jest trzeci w kategorii GT3, no nie jechał bezkontaktowo, wręcz przeciwnie, też uderzył w niego bodajże Kocur. Teraz uwaga, bo tutaj wyjeżdża z alei serwisowej Gralfinder. Ten wyjazd z alei serwisowej na tym torze jest bardzo niebezpieczny, bo wręcz wyskakują dość szybko na tor samochody opuszczające pit lane i potrafią zaskoczyć kierowców, którzy są na torze. Grzonka oczywiście już przed Peczką, cały czas oglądamy pojedynek Dzikiego z Telisem, ale coraz bliżej jest też Mateusz Peczka właśnie, który zaczął tracić do Grzonki. Gralfindel już przed Pagikiem oczywiście, no ale to, że on odrobi te pozycje, to jest wręcz oczywiste. No tylko pytanie, w jakim tempie, no, to tak można by tylko powiedzieć, bo
nic tam ciekawego już u Grelfindela nie będzie się działo. No chyba, że doprowadzi do jakiejś kolizji, albo będzie w niej brał udział, no to... Oby nie. Oczywiście, że oby nie, ale ewentualnie to się coś dziwnego może u niego podziać. Abrej Sasek, tutaj też toczą pojedynek o miejsce, no już aktualnie 10 po tym jak Grelfindel zjechał. Przy okazji też Tsubasa, tutaj kontakt lekki z DJ-em. DJ-em, tak, z Carlosem DJ-em, ale to minimalne. Grelfindel już przed Domino, to on ma przed sobą jeszcze kilku kierowców i za chwilę wróci na prowadzenie, ale ciekawi mnie to, ile traci Mateusz Kędzia, bo to jest moim zdaniem strata nawet rzędu 2 sekund na okrążeniu do Wojciecha Bobrowicza. Kosmiczna wręcz strata. Nie mam pojęcia, czy ona się bierze z tego, że być może uderzył w kogoś na starcie, czy o co chodzi, ale no, wygląda to średnio, znaczy, co najwyżej. Wiesz, no... Manu przecież Kamil Buton już dubluje pierwszych kierowców. Powiem ci, że tam... coraz bliżej. O, Nails! Oj, tak. Troszkę nie w tą stronę. Nie w, tym, nie w tym kierunku jazdy. Tak jak mówiłeś, tutaj Manox już zabiera się za dublowanie. Czyli to nawet nie 10 minut. No 10 minut powiedzmy. Także ten twój pierwszy typ, o którym powiedziałeś jeszcze przed startem, że 10-15, zrobiłeś korektę na 15, no jednak 10 nie było poprawną odpowiedzią. Nertek z falei serwisowej. Domino spada za Jana Gerbasa, który się też chce przebijać po tych problemach na starcie. No, widzieliśmy, że Mateusz Kędzia obrócił się, tak? On kilka pozycji stracił. Manuch z problemami! I Kamil Kosera jest już liderem wyścigu. Tutaj problem przy dublowaniu któregoś z kierowców. Nie wiem, czy to nie jest Robertus. I to mógł być Robertus. Chociaż nie dam sobie teraz ręki ani nic innego uciąć. No i co? 1,5 sekundy. Teraz musi Kamil Putoń nadrabiać do Kamila Kostyry. Także dzieje się dość dużo, jeśli chodzi tutaj o stawkę DPI. Problemy przy dublowaniu. To jest akurat to, o czym powiedziałem, że no okej, tam na starcie kierowcy w DPI się troszkę pozderzali, potem trzeba było się przebijać przez GT3. Niektórym wyszło to lepiej, niektórym gorzej. Też do kilku kluzji doszło. I no powiedziałem, wiesz co, wiem do czego dążysz, ale powiedziałem, że nie no, co tam, nie? Chłopaki już przy dublowaniu nie będą mieli takich akcji, no ale jednak nie jest aż tak kolorowo, jakby mogło się wydawać. Co tam chciałeś ciekawego powiedzieć? No, w wyścigach długodystansowych wyprzedzanie, czy też dublowanie kierowców w wolniejszych kategorii jest sztuką, jest umiejętnością, którą trzeba nabyć. Oczywiście wiadomo, że ci kierowcy w kategorii, w tym wypadku GT3, nie mają prawa wykonać manewru, który spowodowałby kolizję. No to jest oczywiste oczywiście, ale chodzi mi o taki manewr gwałtowny. Chodzi mi o to, że tak naprawdę nie powinni zostawać na linii wyścigowej. Mogą zostać na linii wyścigowej, byleby nie zmieniali linii swojego przejazdu, byleby nie zwalniali w zakrętach znacznie, dlatego że kierowca dużo szybszy, on sobie poradzi z kierowcą, który jest dublowany, natomiast jeśli kierowca dublowany w swojej opinii w dobrej wierze zjedzie, to może spowodować nieprzyjemny wypadek, dlatego że różnica prędkości między tymi samochodami jest wręcz ogromna. Kubiak w alei serwisowej, więc już drugi z kierowców DPI zawitał do mechaników, a Kamil Buton już nadrabia tę stratę do Kamila Kostyry, bo siedzi mu na ogonie, być może za chwilę wróci na pozycję numer 1, ale jeszcze... Poczekaj, bo tu jest za ich plecami nieco ciekawiej, bo Peczka atakuje Telisa, Telis Grzonkę, a do tego dochodzi dublowanie GT3, wygląda to przekomicznie. Jest tłok 5-6 samochodów w jednym miejscu i to tak... Nawet nie wiadomo, czy zabierać się za atak na rywala, czy teraz zdublować jeszcze 3 kolejnych kierowców GT3. I to taka lekka konsternacja, bo bądź tak jak mówiłeś, tak naprawdę można powiedzieć, że przecież Polycard nie jest jakimś krótkim torem.
No ale w porównaniu do Lemonu to już jest tor krótki. I też nie ma wielu prostych, gdzie to dublowanie mogłoby przebiec dość sprawnie. No i zaglądamy w takim razie, co robi Kostyra z Manuksem, albo raczej co Manuk zrobi z Kostyrą. Potem ta turieczka grząka, ta lispeczka. Co tam w GT3? No w GT3 ewentualnie walka nabożnego ze Szpachlą, 21 miejsce, teraz Neville z Kropem o 23. Zarówno w jednej, jak i w drugiej klasie do kilku walk dochodzi. Natomiast jeszcze powiem jedno. Widziałem karę przejazdu przez aleję serwisową dla Nertexa. No to jeszcze lepiej. Ale teraz mam wrażenie, Kamil Kostyra zdobył taką karę. Poczekajmy. Na razie Kamil Puton sobie będzie radził ze swoim imiennikiem. Tylko zobaczymy, kto sobie lepiej poradzi. Na razie defensywnie Kostyra chyba wygląda lepiej, przynajmniej przez zakręty Sini, ale teraz przez następny, ten długi zakręt 11, już Kamil Putoń sobie spokojnie poradził i tak, no, nie ma nawet o czym mówić. Tutaj akurat walka Manuksa z Kostyrą. Zastanawiałeś się, kto zwycięży, ci powiem na pewno któryś z Kamilów. Także tak, taki nieśmieszny żart mi wyszedł. Pierwszy kwadrans za nami. Nie, mówiłeś o tym, że Kostyra tutaj może mieć jakąś karę, więc zaraz zerkniemy, czy uda się w stronę alei serwisowej, czy jednak nie. Jeszcze nie. Nie. O, z tyłu też widzę dość interesująco. Podejrzewam, że już teraz Manuk od Kostyry odjedzie, ale to nie koniec walki w DPI, bo... No tempo sekundę szybsze na okrążenie. Właśnie. Za to nieco dalej w stawce, bo walka o czwarte miejsce, Telis i Peczka, Grzołka już od nich na ponad 2 sekundy. Odjechał, później robi się kolejna trójka, jest to Smirnow, Abra, Sasek. No tak, Abra to może jeszcze niekoniecznie. Tak szukam coś jeszcze w GT3, no są jakieś tam 2-3 duety, które ewentualnie mogą sobie walczyć. Niemniej, na pewno w DPI będzie się działo znacznie więcej, więc to tak wydaje mi się, że będzie klasa, którą nieco częściej będziemy oglądać. Dublowanie to tam... Ja, właśnie, Mateusz Peczka przy dublowaniu! Mateusza Mazurka, nie, proszę bardzo, kolizja i Mateusz Mazurek już się wycofał, zajęło mu to mniej niż 17 minut i pierwszego kierowcy już z nami nie ma. Mateusz Mazurek za wyścig podziękował. Mateusz Mazurek, czyli kierowca jedynego na tym serwerze Lamborghini. No tak, ale w normalnej sytuacji bym teraz mówił, że no Mateusz, po co się wycofałeś, nie lubię takiego zachowania, wycofywania się po jednym nieudanym, po jednej nieudanej sytuacji, ale no to jest runda zerowa, więc trochę przymykam na to oko, natomiast mam nadzieję, że już kiedy normalna będzie walka toczyła się o punkty, to Mateusz Mazurek czegoś takiego nie wykona. Kamil Kostyra, co ciekawe, trzyma się Kamila Putonia, więc no ci dwaj Kamile naprawdę dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o tempo. Pytanie jak z tymi karami właśnie, bo ja przynajmniej mówię, PLP mi się wyświetliło, więc no chyba powinno to być to. Ale z drugiej strony ja wiem już, że nie zawsze mogę wierzyć temu, co widzę na ekranie i poczekajmy, czy to jest faktycznie prawda, co mówię, czy niestety jakaś bzdura. Wojciech Bobrowicz dalej ciśnie i dalej jedzie w tempie nieosiągalnym dla Mateusza Kęci, bo to już jest 16 sekund różnicy, więc kapitalna różnica, kosmiczna w zasadzie. No słuchaj, w takim tempie jak dalej będzie Bobrowicz tak cisnął, jesteśmy tak naprawdę, no nawet nie 20 minut po starcie, no to on zacznie dublować nawet, że tak powiem, swoją klasę przy dobrych wiatrach. Grelfindel, no tak, a tutaj akurat problemy na wyjściu na prostą. Mistral, ale nawet nie, to już jest po prostu Mistral, już się zagapiłem na nie tą część mapy, także wyjście z zakrętu Sin nawet. No nie mniej obojętnie w którym miejscu na to, żeby to nie było, strata do Kubiaka jest bardzo duża, on tak troszkę samotnie, bo przecież... Abra teraz. No to swoją drogą, możemy do niego przejść. Rafał, wróć z
Kacprem Smirnowem i no tu widzieliśmy oczywiście, że różnica między nimi raz jest na korzyść Kacpra Smirnowa, raz na korzyść Abry, obronił to Abra, obronił też Kacper Smirnow, ale Sasek na to powie, no chłopaki, dziękuję, że się pobiliście, jedną pozycję już przejął, być może za chwilę drugą. No to jest akurat idealne potwierdzenie znanego nam wszystkim powiedzenia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Kostyra troszeczkę odpadł na ostatnim kółku, bo Kamil Rputoń wykręcił najszybsze okrążenie w wyścigu. Pytanie, ile tych najszybszych okrążeń jeszcze się pojawi? Telis z Mateuszem Peczką też walczą o pozycję numer 4. Akurat tak, jeśli chodzi... Właśnie, bo tutaj... Można na nich też gdzieś tam raz po raz zerknąć. Rafał Dziki powoli też do nich dojeżdża. Tak powoli jak powoli. W zasadzie teraz już Rafał atakuje Mateusza. Bardzo szybko już. I już przed nim, także szybko poszło. A przy okazji mówiliśmy o bardzo dobrym tempie Wojciecha Boborowicza. To samo jest w przypadku Kamila Putonia. Dwójki liderów, jeden w GT3, drugi w DPI. Ale te rekordy okrążeń, jeśli chodzi o DPI, przechodziły z rąk do rąk, bo gdzieś tam na początku jeszcze Kamil Kostyra, później kilkukrotnie Gralfindel, ostatnimi czasy nawet też rekord pobił, a teraz to wraca do Manuxa. Także tutaj, jeśli chodzi o te najszybsze okrążenie, to nie ma jakiegoś jednego kierowcy, który znacznie odstaje tempem od reszty. W sensie na plus, nie że jakby na minus, bo można też odstawać jadąc znacznie wolniej. No i co, i po pierwszych 21 minutach kierowcy, jak widzimy na minimapie, się rozjechali dość mocno. Tam akurat... Tak, dostarczy. Na prostej Mistral teraz widzę dość duży tłok, tak akurat po minimapce patrzę. DPI też się rozjechało. Znaczy, rozjechało jak rozjechało. Mamy te tam 12 sekund grzonki do Kostyry, prawda? Kolejne 10 abro do Peczki. Przymykam oko na Kubiaka i Grafindela, bo oni już byli w boksie. Stąd te straty są nieco większe. Później idąc do GT3, no, strata Kemiza naturalnie będzie coraz większa, więc to pomijmy. Ale tak, 18,5 Kędzi, kolejne 6 Nowickiego. Nawet bym powiedział, że w GT3 się dzieje więcej niż w DPI. Tak rzucę śmiało. Przynajmniej na razie. Bo i tutaj cała taka grupka, Hebefeke, Bagik, Kocur, Nevilks, lekka przerwa na Szpachle, potem Tsubasa, Krop. No właśnie, tam Krop teraz coś próbuje wykombinować. Im więcej grupek, tym lepiej, słuchaj, to zawsze zwiastuje jakieś więcej walki, no bo Wojciech Bobrowicz już 19 sekund przewagi nad Mateuszem Kędzią. No muszą to być uszkodzenia, moim zdaniem, po stronie Mateusza, inaczej w coś takiego nie uwierzył, bo Mateusz Kędzia wygrał prekwalifikację, wygrał kwalifikację, nie, on był tam trzeci, przepraszam. Tak. Ale no wiemy dlaczego, późno musiał wyjechać na tor w ogóle. No i okej, zyskał pozycję, no ale żeby tracić 19 sekund po 23 minutach, no to naprawdę trzeba się postarać, no i niestety trzeba się postarać in minus. A to prawda. Ja wiem, że zawsze mówię prawdę, słuchaj. Nie no, śmieję się. W 75% przypadków... Dobra, Kamil Kostyra zjechał dalej serwisowej. I to jest normalny postój, to nie jest żadna kara. Więc mam nadzieję, że to nie jest tak, że mnie gra oszukała. Też Rafał Dziki blisko Telisa, to już jest walka o wirtualne czwarte miejsce, ale tak naprawdę nawet o podium, jeśli mówimy o tym, co widzimy na ekranie, bo wszyscy wskoczyli na tą pozycję opróżnioną przez Kamila Kostyrę, który widzę 62 litry dotankował, ruszył na tor. I oczywiście wyjedzie przed Tomkiem Kubiakiem, bo Tomek Kubiak dopiero przejeżdża przez przedostatni zakręt, kiedy Kamil Kostyra już może zwolnić o większej prędkości. A ja wracam z kamerami do Telisa i Rafała Dzikiego. Tam na razie Mateusz Peczka jeszcze no, z zapleców się przegląda temu, co
ta dwójka będzie wyczyniać na prostej Mistral, w zasadzie na jej końcu już. Czyżby to był manewr, który da Rafałowi Dzikiemu miejsce numer 3. Na to jak na razie wygląda, poczekamy, bo Telis może się obronić, niestety nie. Także Rafał Dzikie awansuje na trzecie, Telis spadnie na czwarte i od razu się spróbuje w tym wszystkim uaktywnić Mateusz Peczka. Mateusz Peczka nie chce, żeby kolega Telis osiągnął życiowy wynik. Mateusz chce swój życiowy wynik osiągnąć albo nawet wyśrubować. Chyba nikt chłopakom jednak nie powiedział, że to jest runda zerowa i ten wynik to tak trochę... Raczej żeby zapisać, ale nie żeby się nim chwalić. I Telis zjeżdża. No dobrze. Kolejny kierowca falei serwisowej. 25 minut po starcie. Bardzo szybkie te postoje. No niektórzy to już byli po pierwszych 15 minutach w boksie, więc... Te 25 to aż tak źle nie jest, ale no tak, tutaj muszę przyznać, że postoje chyba, nawet nie chyba, znaczy na pewno znacznie szybsze niż ja bym się mógł ewentualnie tego spodziewać. Gdzieś tak liczyć na to, w którym momencie wyścigu będą się kierowcy pojawiać w falei serwisowej. Czekamy w takim razie, kiedy tutaj na przykład GT3 postanowi zjechać, to wydaje mi się, że szybko nie nastąpi. Właśnie, jeśli o tą klasę mowa, no to o tej klasie mowa, no to co? No tutaj Hebefeke dalej tą całą grupkę prowadzi i dalej w niej Babik, Bagik, Nevilks, już nawet Kosur powoli odpada, ale tu brakuje konkretów, tak? Po prostu, bo brakuje jakiejś walki, tak? Oni są blisko 3,4 sekundy, ale... To się kończy na tym, że jedzie sobie taka wesoła grupka, wesoły pociąg, wężyk, tamkolwiek chcesz sobie to nazwać, to nazwijcie. Ale tu jednak żadnych zamian pozycji nie ma, no poza tym, że teraz kolejny DPI ich dubluje. Nie chcę się szukać teraz, który to już jest. Chyba, że przyjrzę, zobaczę. A nie przyuważyłem. Co tam dalej? W GT3. No tak naprawdę potem Szpachla ma trójeczkę za sobą. No już w sumie nawet i nie Szpachla, Tsubasa w duecie z Kropem, bo też Szpachla powoli od nich odjechał. Rafał Dziki w falej stresowej się melduje. Rafał Dziki po, no dobra, niecałych pół godzinach. Wczesne te postoje, mam wrażenie. Co ty, czy ty się ze mną zgodzisz? No tak, tak. Ja dopiero właśnie wspomniałem o tym, że przecież te postoje to tak... Ja bym się w ogóle nie spodziewał, że w te pierwsze pół godziny mogą kierowcy zjechać. Przez dzień w te pół godziny. Gdzieś tak już bliżej właśnie tej 20 godziny. 20 minut nawet. Tak, no tych 20 minut ewentualnie... o, tu widzę Nevinks i Bagik. Tuż przed nosem w zasadzie. Nie, to nie jest... To jeszcze chyba Feke. Czyimś nosem, tak, ale Hebefeke też tutaj blisko w tym wszystkim. I jeśli chodzi o to postoje, to wydawało mi się, że tutaj, że GT3 to jest chyba już na tyle dobrze dana seria, że akurat jeśli chodzi o ich postoje, to tutaj większego pewnie zaskoczenia nie będzie. Nie będzie takiego w ogóle, o kurczę, ale szybkie postoje, albo nie wiem, ale późne, ale coś tam, ale dziwna strategia. Grelfindel teraz z rekordem, Telis przed Rafałem Dzikim. Za to na pewno damy się, już daliśmy zaskoczyć, jeśli chodzi o DPI. I to, tak jak już mówiłem, w sumie też podczas, chyba nawet kwalifikacji, albo tuż przed startem. Runda zerowa, runda testowa, Maruch teraz w falej serwisowej. Więc od razu poznamy tutaj, że powiem, realia ścigania. Kiedy możemy się spodziewać stojów? No o właśnie, na przykład Mateusz Grzyłka też melduje się w alei serwisowej. Czy Mateusz Peczka również zawita do alei serwisowej? On nie zawita, więc zostanie liderem tego wyścigu. Tak szybko kończąc wątek, poznamy podczas tej rundy testowej, kto tutaj jaką strategią będzie jechał. Zjeżdża Abra, zjeżdża nam Kasper Smirnow. Także przejdźmy się może do kierowców GT3. Bo DPI akurat w dużej części falei serwisowej. Tak jak mówię, tutaj akurat jeśli chodzi o tą bardziej liczebną klasę na torze, to chyba na wylot już znamy te samochody i ich możliwości. Niemniej akurat i Mazda i akurat używane przecież w serii
amerykańskich wyścigów IMSA, no to tutaj nie wiem, czy to pewna nowość, możemy tak to chyba nazwać. Zawsze to też dla nas troszkę jakaś wiedza, na przykład ile postojów spodziewać się w takim wyścigu na dystansie 1,5 godziny albo 2 godzin, to też będzie ciekawe. Otóż mamy tak naprawdę postoje między 25 a 30 minutą po starcie, czyli dawałoby to nam no ze 2, a nawet i 3 postoje bym powiedział. Tak średnio co pół godziny. Co tam dalej? No... Na przykład taki Kacper Smirnow teraz uderza w bariery na wyjściu z pierwszego zakrętu, więc sobie wybrał dość ciekawe miejsce. I tu jeszcze... Niezapienne wręcz! Wrócił tuż przed nosem któregoś z kierowców GT3, podejrzewam, że tam było dość ciepło. I teraz sobie troszkę poczeka, bo kto go... A, no dobra, tyle byłoby szczekania. Chyba na kolację. Właśnie. Peczka, Sasek też falei serwisowej już się melduje. Grafindel przed Rafałem Dzikim, czy Nertex? Nertex, proszę Państwa, za to obejmie prowadzenie w tym wyścigu. Warto dotowania. Nie, żebym coś sugerował, czy coś. Domino i Nemilks o... W sumie już nie 17, to będzie 16 miejsce, odejmując Kacpra Smirnowa. No to wychodzi na to, że mamy jednego kierowcę GT3 i jednego kierowcę DPI mniej. Po jednym jak na razie z każdej klasy. Z 20... z 30 robi nam się 28. Cała taka trójka, Telis, Grafindel właśnie i Rafał Dziki. Za nimi będą opuszczać, ale jest też sobą Peczka i DJ Sasek, którzy właśnie ruszają do swoich stanowisk. No i uwaga, do piątki wychodzi na to, że Grafindel będzie na miejscu 6, potem Telis i Rafał Dziki, tak się panowie ułożyli. Swoją drogą Grafindel naprawdę dobre tempo ma, zresztą to widać po tym, że raz po raz ustanawia nowy rekord okrążenia. I to ale... nie tak, ale zobacz, że on dość szybki poseł zaliczył. W ogóle już na dzień dobry to się tam obrócił i spadł na koniec stawki, niemalże chyba. Przebijał się przez kierowców GT3, potem szybki posuń zaliczył i teraz znowu wraca do czołowych miejsc, powiedzmy, że czołowych, tak, jest 6 na ten moment. Więc no, Grafindel w te pierwsze pół godziny zaliczył niezły rollercoaster, tak naprawdę no, był niemal w każdej możliwej części stawki i na końcu i w środku i gdzieś też blisko czołówki. Nertex Falejster sobie, więc Kamil Płotoń wraca na prowadzenie w tym wyścigu. I nie wiem, czy to już wszyscy chyba kierowcy, jeśli chodzi o DPI Falej, z którym sobie byli. Ja niestety nie mam takiej magicznej możliwości. Może się mylę. Że, była szansa, że tak jest, moim zdaniem. To oczywiście nie będą jedne postoje, ich będzie jeszcze kilka, tak. Więc ci kierowcy jeszcze nam się dość sporo przemieszają. Ale Netflix, pierwszy kierowca z GT3, który melduje się Falej serwisowej. Tak, po 30, no tak naprawdę 2 minutach. No ja powiem tak, no co najmniej jeden postój jeszcze czeka w kategorii DPI. A wiesz co, ja chciałem jeszcze przerwę. Ale się jak jeszcze dwa. Dwa, co? Właśnie, chciałbym powiedzieć, że dwa, bo panowie zjeżdżali, tak mówię, 25-30 minut po starcie, czyli średnio te 1,5 godziny dzielą sobie na 3 części, każde po pół godziny i wychodzą nam... Dwa postoje. Tak jest, 2 postoje nam wychodzą, czyli 3 stinty. Ale niektórzy, no tak jak na przykład właśnie... co ostatni zjeżdżał? Nie mogę sobie... Nertex zjeżdżał ostatni dalej serwisowej. Właśnie. Taki Nertex może próbować jechać na jeden postój, wyobraź sobie, bo 57 minut na zegarze przy dobrym oszczędzaniu tu jest jakaś możliwość. Mała, bo 17 minut czasu nadrobić na baku, który wcześniej wytrwał tylko powiedzmy 30 parę minut. To byłby wyczyn. Ma możliwość, nie kombinuje, nic nie będzie stratny, ewentualnie będzie 1,5 godziny w plecy ze swojego życia. Ja nie, że się śmieję. No biorąc pod uwagę, że wykonał 442 okrążenia
Nie, to ja musiałem... Mierzone. Wiesz co, ja musiałem akurat... A, no to swoją drogą. W ogóle Nertexowy to już myślę, że nie opłaca nawet Alt 4 klikać, bo... spędzić... dobre pytanie, trzeba by przeliczyć, ile godzin on spędził... No to cyk. Na serwerze. Zakładamy, poczekaj. Wiesz co, bo to są 442 ważne okrążenia. Kto wie, ile tam tych kółek jeszcze było nieważnych. Poczekaj. Zresztą możesz to chyba jeszcze sprawdzić. Możesz zerknąć na stronie. Nie wiem, czy mogę, ale zakładam, że on 102 sekundy. To jest 45 tysięcy sekund przez... To słuchaj, ja tutaj sobie szybko... W takim razie... 751 minut. Ja szybko 12,5 godziny na same kółka mierzone, a pewnie jeszcze z 200 tych kółek było niemierzonych, więc ja bym spokojnie powiedział, że około 18 godzin to on spędził łącznie na prekwalifikacji. 18. Mogło tak być. 19. Jeszcze, nie wiem, czy jeszcze będą miały dostępne wyniki prekwalifikacji, tak żeby zerknąć ewentualnie tych, ile tych kółek. Tam było. Kimi z Valley. Na pewno jest zapisane. Kimi z Valley. Tak, i to jest oczywiście lider klasy GT3. Jeden z pierwszych kierowców. Pierwszym był Neville, on jest jako drugi w Falei Sersowej. No ale to nie jest jeszcze jakiś. To jest oczywiście duża przewaga, jaką on ma, bo 24,5 sekundy to jest ogromna różnica, no ale. Daleka droga jeszcze. Tak, jak uwaga, ja. Poczekaj. Wszedłem sobie na Rackservice, który pokazuje mi dokładny wynik Nertexa. Jakby ci to powiedzieć, widnieje tutaj okrągłe, równiusieńkie 700 okrążeń. Uff, no panie, ładnie, poczekaj. Poszedł grubo. Któryś z klasów zjechał, to jest teraz Domino. Czyli zaczynamy postoje również i w GT3, a nawet Grand Findel wjechał jeszcze raz do boksu. On był, ja wiem, z zegarki w ręku chyba z 20 minut temu. No, może ciutkę więcej. Także tutaj nie wiem, na ile postojów chce jechać Grand Findel, ale nie wiem, na 3, 4, 5... 7. Niech się bawi, no śmiało. Przewaga nad GT3 i tak jest gigantyczna. Rafał Dziki przed Telisem, to zamiar na pozycji 5. Biorąc pod uwagę, jak krótkie stinty tutaj właśnie zalicza Gralfindel, ile kółek będzie trwał jeden przejazd, jeden stint na torze Le Mans? To może być jakiś... I krop z problemami. To akurat wyjście, już teraz się nie mylę, na prostą Mistral. Gdzie jest Kimi Spowiedzi z boksu? 5,5 sekundy za Janem Gerbasem. A Grelfindel właśnie aleję serwisową opuszcza. Domino również był w boksie, on na miejscu 27 wyjechał na tor. Grelfindel wciąż stoi w alei serwisowej, więc... Znaczy nie, on już tam, on już wyjechał, bo... jak tam patrzyłem do niego, to już zmierzał w kierunku wyjazdu z alei serwisowej. Okej. Okay. Abra z peczką, to walka miejsce numer 7. Wygląda jak na razie przez Abrę. Tutaj dojeżdżają panowie do dublowania któregoś z kierowców GT3. Naprawdę nie będę się dociekał którego, bo to nie ma sensu. W boksie Jan Garbas. Tak powiem, że... Nie wiem jak do ciebie, ale na przykład... do mnie dalej nie dotarło, że Nertek zrobił 700 kółek na prekwalifikacjach. Dlatego tacy cisi jesteśmy w tej chwili. Tak, 700 kółek, z czego jakieś prawie że 160 było nieważnych. Żeby tylko, przecież 160 już chciałem tutaj podbić przecież wynik Nertexowi. 260 było nieważnych, tak około. Gdzie 700, a gdzie 460, a nie, gdzie 442 kółka, bo tyle zrobię dokładnie. Teraz tak, krop to mówię, że w alei serwisowej on stracił prawie że 0,4. Jego najszybsze kółko było 0,7 wolniejsze od Gralfindela właśnie. Średni czas 0,4 wolniejszy.
jak na to, ale że... Ale się przejmował. Znaczy, ja wiem, tak, no. Akurat jeśli chodzi o różnicę między Sawczukiem a Grelfindelem jest taka, że... no, Grelfindel zrobił 41 kółek, czyli tam brakło jednej czwóreczki, mielibyśmy wynik Nertexa bez jednego okrążenia. Ale to taki drobny, myślę, że szczegół. Aktualnie Kamil Putoń z rekordowym okrążeniem 1.42.350, także równiesieńki czas. Ale przy tylu postojach to nie zdziwię się, jeżeli ten wyścig z rekordowym kółkiem skończy właśnie Grelfindel. On tam co od tym 20 parę minut jest w fali serwisowej. Znaczy przynajmniej na razie, co tyle był. I tam, nie wiem, raz po raz pewnie jakieś dotankowanie, może nawet wymiana opon, kto tam wie. Nie śledziłem dokładnie, ile ten postój trwa, tak żeby określić, czy te opony były zmiane, czy jednak nie. 50 minut do końca, czyli 40 już za nami. Zaraz dojdziemy do połowy dzisiejszego ścigania. Całkiem szybko leci, przynajmniej dla mnie. Czekamy jeszcze na... Leci szybko, leci. Ale wiesz, no... Jeszcze tutaj duża droga do mety i myślę, że kierowcom przede wszystkim to ostatnie kilka minut, nie mówię, że teraz jeszcze, ale ostatnie kilka minut to na pewno będzie się ciągnęło. A, no to zawsze myślę. Niemniej jednak większość kierowców z GT3 musi przyjechać do boksu. O, na przykład teraz Spachle melduje się, był Kro, był Domino, prawda, był już Kimi z falei serwisowej. No jak na to, że startuje przecież w tej klasie aż 18 kierowców, to gdzieś tam zjechało może z 5-6, także to około 1/3 dopiero. A wiemy też, że w oglądanej aktualnej klasie jedziemy na onboardzie z Telisem. Ci kierowcy, tutaj ta cała już nawet nie 12, 11. No na pewno zraz jeszcze odwiedzi mechaników. Co nie, kto wie, czy nawet niektórzy nie po dwa razy jeszcze. Grelfindel to jeden z takich przykładów. Jedziemy z Telisem, ten goni Rafała Dzikiego, znaczy goni, próbuje odzyskać pozycję. Telis akurat próbuje odzyskać pozycję, którą zabrał mu Rafał Dziki tak z 2 minuty temu. Tomek Kubek w falei serwisowej. On był trzecim kierowcą w tym wyścigu. Wiem, że teraz troszkę spadnie. W boksie Kromasz. Chciałem usłyszeć spadnie i już sobie pomyślałem deszcz, ale przecież jesteśmy w ogóle na stanie, to prawie, prawie. Więc no, tutaj na deszcz szans nie ma. Zresztą jesteśmy na południu Francji, tu raczej deszcz może nie to jest rzadkością, co raczej jest niemile widziane. Mikołaj Nowicki również melduje się na stanowisku postojowym. Swoją drogą, pamiętasz błąd Manuksa i walkę o prowadzenie? Myślę, że to akurat był znaczący obrazek w momencie, w którym Manux popełnia błąd i traci prowadzenie, więc pewnie kojarzysz. Zobacz, że już teraz 9 sekund na czele stawki. No, dość szybko poszło. Kocur też melduje się w falei serwisowej. Tsubasa tak gdzieś blisko, nawet z Janem Garbasem przy okazji. No chyba, że tutaj Telis coś spróbuje podziałać z Rafałem Dzikim, ale niekoniecznie. Wciąż jedzie za jego plecami. To zerknijmy, co tam ciekawego może od Tsubasy. Czy niezbyt dużo się dzieje, a może wręcz przeciwnie. Ja powiem, tradycyjnie, nie ma nic. Znaczy nic to może nie, bo tutaj koło sekundy do Garbasa, ale stracił, bo już był znacznie bliżej. Garbas ma wrażenie, że goni Nowickiego, Nowicki był w falei serwisowej. Ale to taka minimalna różnica. To tak, to na pewno. Co tam jeszcze? No ten Telis z Dzikim... Chciałbym, żeby tam coś było ciekawego, ale teraz Telis już ponad sekundę za Rafałem Dzikim. DJ Sasek ma tam już peczkę, tam też koło sekundy, nawet nieco ponad na ten moment. Chyba Fekke... On się chyba zbliża do Bagika, tak jest. Tak jest. Przy okazji Tomek Kubiak dubluje nam Tsubasę i... Garbasa. I mówiłem, Garbas będzie odstawiał Tsubasę i sam będzie gonił za Nowickim, tak się o nim się wydawało. Wciąż mi się tak wydaje. Z tyłu Sivarson i Patx, to walki Nissanów.
Mogę, tam Nissany się tak ładnie ułożyły. Jest ten Kimis, który, no jest drugi, ale wirtualnie wiemy, że prowadzi. No i potem cała czwórka. Mamy przecież Carlosa DJ-a, potem Sivartsona, Patxa i Neviliksa na czterech następujących kolejno po sobie miejscach. 19, 20, 21, 22. To prawda, walka jest jedynie między Sivartsonem i Patxem. Ale niemniej tutaj Nissany w grupie. Tak samo Audi, ale to na końcu stawki, więc chyba nie ma czym się chwalić. Trójka Bagi, Kebefeke, Nowicki. Miejsca od 3 do 5, jeśli chodzi o klasę GT3. Z Jechałkami Kostera, jeśli chodzi o DPI, a wracają do GT3, kto Patx właśnie melduje się w alei serwisowej. Widzę, że na czacie to fanbase Tsubasy. Także miło widzieć. Czwarty kierowca prekwalifikacji ze stratą niemalże 9/10. No aktualnie 18, no ale wiemy, że jest to pozycja, jak widzę, 7 w GT3. Akurat Tsubasa ma jeden drobny problem, a mianowicie to, że stracił dość dużo już do kierowcy przed nim, czyli Jana Gerbasa. Gerbas może jakoś dużo nie zyskuje do Nowickiego. O, i błąd Mateusza Peczki w pierwszym zakręcie, od razu atakuje go DJ Sasek i robi to skutecznie, awansuje za miejsce szóste. Zgadza się. A nie, dobra, wydawało Kiedzie mi się w boksie. Coś, ale blisko ma Nerteksa Peczka, więc uwaga, bo tu może dojść do jakiejś kulisy. Nerteks właśnie no, z Kamilem Kostyrą o tutaj miejsce ósme, walka, tam Peczka jest z Saskiem troszkę dalej. Tak, Kędzia zawitał w alei serwisowej, to pewnie było już mówione. Ale kiedy wyjeżdża, traci, no właśnie, ponad 20 sekund. Hebefeke będzie go atakował jeszcze do pierwszego zakrętu i tu blisko, ale do wypadku nie doszło. No ale ważna jest informacja, którą widzimy po lewej stronie. 27,5 przewagi. No to jest oczywiście 27,5 sekundy przewagi, żeby nie było, że tych przewag nagle jakimś cudem jest tak dużo. Nertek też w walce z Kostyrą. No i tutaj Nertex pięknie po zewnętrznej w zakręcie Sin się założył na Kostyrę, utrzymuje pozycję numer 8. Natomiast wracając do tego, co mówiłem o Wojciechu Bubrowiczu. No, prawdopodobnie włoży całej stawce bardzo, bardzo dużo, ale z drugiej strony to jest tylko runda zerowa. Tu nie trzeba się spinać. Także niech tam dorzuca, ile tylko będzie chciał. Nikt specjalnie poza nim pewnie się nie przejmie tym wynikiem. No, podczas R0 raczej nie. Tak jest. Kostyra w takim razie będzie podchodził do kolejnej próby wyprzedzenia Nerteksa do jedynki. Na razie się to nie udaje, ale jest bliziutko. Czyha na błąd Olafa. Któż tam dalej? O, Garbas już dogonił Nowickiego. To może jakaś walka dla odmiany w GT3. Podobnie Krop i Domino o 23 miejsce, Garba z Nowickim 16. Gdzie tam jest... O właśnie, Kamil Kostyra po swoim boksie był prawie że 10 sekund za Maluksem, teraz usunął za Nerteksem. Strzelam, że po tym jak wszyscy już zjadą i znowu Maluks z Kostyrą będą pierwsze dwóch miejsca, to ta przewaga wzrośnie jeszcze bardziej. Tutaj jest atak na Nerteksa i przy okazji dublowanie. Czy to był Patx, czy to źle przeuważyłem? Przeuważyłem wręcz idealnie, bo to był Patx. A Nertex nie chce tutaj odpuścić już. No, maksymalna prędkość niemalże u Kamila Kostyry. Tutaj taką kanapkę teraz wzięli. Już to teraz był, to był Carlos DJ. Nertex z Kostyrą. Ciekawa walka, bo panowie bardzo długo koło w koło ze sobą jadą. Teraz jest przed nimi Szpachla i wychodzi na to, że Kostyra już jest przed Nerteksem. Tylko pytanie na jak długo, bo coś czuję, że Nertex nie będzie miał tak łatwo tej pozycji oddać. Roberto z falei serwisowej.
Tam, poczekaj, bo coś mi się... A, okej, bo to już, wiesz co, przez moment usłyszałem... Nie pasowało mi to, że usłyszałem w lewej słuchawce dźwięk takiego wygaszającego się silnika i się zdziwiłem. Już chciałem powiedzieć, że ktoś tam gdzieś wyleciał, ale przecież jest Robertus, który stał na stanowisku, więc... się przedwcześnie przestraszyłem tego dźwięku. Nertek stracił, widząc, przejeżdżając przez pierwszy zakręt do Kamila Kostyry. Jak mówiłem, Robertus, w boksie kromasz już w ogóle. Idealnie wszedłem na niego. I co się dzieje? On się obraca. W ostatnim zakręcie i kieruje się do alei sercowej? Nie, jednak na torze pozostaje, bo tak jechał tak powiem, linią, którą obierają kierowcy, którzy kierują się właśnie w stronę alei sercowej. Czyli ta taka węższa. Tutaj Neville z Sivarcą przy okazji jeszcze mają panowie jedno z DPI obok siebie. Może zerknę, kto to jest. Nawet nie zdążę, bo to śmignęło mi przed oczami. Hebefeke w alei sercowej na równo 40 minut przed końcem wyścigu. Tsubasa, chciałbym powiedzieć, że zyska pozycję, ale zjeżdża do alei sercowej. Także teraz tam Garbas i kolejni zyskają po jednym, nawet po dwóch miejscach. Sivarcon też do alei serwisowej. No tak dość późno zamarkował ten manewr. Kamil Kostyra z problemami. A różnica między problemami a co tam? A nagrodami może na przykład. Jest minimalna różnica, tylko że no kończy się dużą stratą pozycji. No, o nagrodach sobie jeszcze myślę akurat pogadam chyba już podczas pierwszej rundy na razie. Przecież skoro i kierowcy punkty nie walczą, to też nie ma opowiadać o tym, o co mogą walczyć w momencie, kiedy tak czy jak punktów z tego wyścigu nie wywożą. Zresztą mówimy sobie też, przecież jak wygląda punktacja, ale to już wszystko podczas pierwszej rundy sezonu, tak żeby miało to jakieś ręce i nogi. Sivarcon gdzieś tam na miejscu 26 po swoim postoju. Kamil Kostyra po tym błędzie jest teraz 7 sekund za Nertaxem i w boksie melduje się nam Kamil Putoń. Tak się mieszają nam kierowcy DP i GT3. Jeszcze trochę będą, bo jeszcze mamy 40 minut dystansu przed nami i jeszcze dużo, dużo może się wyjaśnić. Na razie Nertex spokojnie sobie jedzie na przykład na miejscu 8. Na razie Manux prowadzi, ale tak spokojnie prowadził, że zjechał do alei serwisowej. Tsubasa z Domino o miejsce 21. To akurat walka, która powinna zakończyć się pomyślnie dla Tsubasy, tak na to też wygląda. Telic w alei serwisowej, Grzonka obejmuje prowadzenie przez właśnie postój Manuxa. Patxi, Carlos DJ tam o miejsce 24, troszkę za plecami Tsubasa i Domino. Manux już opuścił alei sercowej, opuścił ją na czwartym miejscu tuż przed nosem DJ Asaska. Więc może jakiś pojedynek, chociaż wątpię w to, na prostej. O, Mistral lada moment powinien już Manux od Saska odjechać. Telis, on powinien wyjechać z boksu na tym miejscu 9, bo Kubek ma akurat dość dużą stratę. Też nie, bo przecież ona się nie zaktualizowała. Kubek jest już na prostej startowej, zanim gra Schwinder, więc Telis będzie na miejscu ostatnim. Ale wiemy, że i tak się i Kubek musi zjechać, i gra Schwinder. Właśnie, on tam był chyba na 50, no właśnie, ile minut przed końcem wyścigu? 55? 57? Ja że pamiętam totalnie. Niemniej niedługo tak już te 20-parę minutowe okno postoju się otwiera dla Gralfindela. Śmieję, bo tak co właśnie te średnio 20 minut zjeżdżał. Jeszcze widzę nawet drobne problemy na łączach komunikacyjnych. Stąd też może nieco mniej głosu
drugiego komentatora. Akurat Discord nie ułatwia sprawy wspólnego skomentowania tego wyścigu. Mam nadzieję, że zaraz to się tutaj nam naprawi. Sasek, no, akurat chyba to, czego oczekiwałem, że tutaj zacznie tracić do Manuxa. Poza tym tak naprawdę już, dosłownie ma żadnej walki na torze. Proszę zauważyć, że Sasek stracił do Manuxa. Co tam dalej? No jest jakieś półtorej sekundy między Kropem a Bagikiem, a miejsce 18. Już to nawet troszkę więcej. Tsubasa chyba w jakiejś sekunda 70. Półtora już Saska do Manuxa. Dwie chociaż dzikiego do Grzonki. Także Rafał Dziki powoli zaczyna nadrabiać. I mamy taki chwilowy przestój na torze. Bo bądź co bądź, część już kierowców zjeżdżała do alei serwisowej. To tak raczej mowa o DP i WGTC. Też już kilku kierowców wylądowało się w alei serwisowej. A wydaje mi się, nawet już chyba niektórzy podwójnie. No i na torze, mówię, chwilowy spokój. Żadnej takiej bezpośredniej walki, chociaż na kilka się zanosi. W boksie za to Rafał Dziki się melduje. Liczyłem na to, że może powalczy jeszcze z Grzonką o prowadzenie, no ale się przeliczyłem, liczyłem, no i na tym się przeliczyłem. Gra Findel i Dziki. Ale to efekt tego, że Rafał Dziki opuścił aleję serwisową sierocą. Tak jest. Chyba Feker również melduje się u mechaników. No i cóż dalej. Grzonka w takim razie sobie spokojnie prowadzi. Przed nim też jeszcze drugi postój. No tak około 30 minut do końca. Nie dziwię się, jeżeli gdzieś tak za 1-2 okrążenia zjedzie do boksu. Kamil Kostera też powoli nadrabia. On przypominam po tym obrocie, miał 7, nieco ponad 7 sekund straty do Nertexa. A już teraz ma koło 2, no 2,5, ale niemniej dość mocno już tą stratę zredukował nam Kamil Kostyra. Sivarton chyba Feke, to walka tak naprawdę, no może nie, że nie ma na końcu stawki, ale to jest piąta od końca pozycja. Kostyra tutaj te cały czas 2 sekundy z Undertexem, no to wróćmy może do Hebefeke. Grafinder chociaż z Kubiakiem mogą zaraz też walczyć. I to nawet chyba będzie walka wcześniejsza. A tu tak jeszcze, wybaczcie Państwo, ale na dwa fronty próbuję walczyć, bo jeszcze przy okazji z naszym komunikatorem głosowym.
Gdzieś widzę, że jakieś problemy mieliśmy, ale mniejsza o to. Grzonka zameldował się w takim razie w alei serwisowej. Do tego jeszcze Abra, do tego jeszcze tutaj widzę, że Gralfindel już przed Kubiakiem. Halo, halo. Halo, halo, w końcu udało się. O, wreszcie. Trochę to zajęło. 10 minut to nam zajęło, jak nie. Nie, 10 to może. No nie, czasami, no, ale. Z 5 spokojnie. To prawda. Zerwało nam połączenie, nie wiemy czemu, ale już wróciliśmy. Już jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. Tak więc co? No. Myślę, pięknie nam powiedziałaś, co się dzieje w stawce. Teraz akurat piękna bitwa Tomka Kubiaka z Gralfinderem. Gralfindelem, przepraszam, jeszcze przy okazji dublowanie samochodów, to wszystko weszło. Grzonka i Jabra do alei serwisowej zjechali, więc no, taka ciekawostka na to, że właśnie ma miejsce. Ciekaw jestem, czy Kubiak nie ma najczystszego wyścigu dzisiaj, ale może uda mu się chociaż na chwilę to wszystko odłożyć i Gralfindela dogoni i wyprzedzi. A poza tym, jak to pan sądzi o tym torze? O tym wyścigu może, czy o tym, co się stało, odkąd... No, nas zerwało, tak powiem. Nie, wiesz co, tak ogólnie rzecz biorąc, to... troszkę tak... No, jak to zawsze bywa w wyścigach... Nie wiem, czy mogę to nazwać długodystansowych, ale... no bo to jednak w sumie nie jest jakiś klasyczny 2x30 czy też godzinny wyścig. I w tych nieco dłuższych wyścigach, nawet jeżeli to jest jedna klasa, to takie wyścigi mają takie pewne momenty, gdzie na pewno znacznie mniej się dzieje, gdzie tutaj się wszyscy rozjadą. Jedni już będą po postojach, drudzy jeszcze przed, niektórzy to już drugi raz jechali Sasek z peczką w boksie. A nawet teraz, jak mamy jeszcze multiklasy, czyli zarówno klasę DPI, jak i GT3, to wciąż są duże różnice. Ale Abra i Grzonka na przykład, no do zakresu Sin to jest już bardzo łatwy manewr dla Abry. Tak raz ja po raz, to, tak się kończę z wątek, jeszcze raz po raz tutaj właśnie jakaś walka pojawia się, czy w tej szybszej, czy też tej wolniejszej klasie. Niemniej, jak na razie, chyba nie mam co narzekać na już tak naprawdę godzinę ścigania na ten moment na tym francuskim obiekcie. Zresztą, no, takie rzeczy to trzeba też traktować jako oczywistość, te wszystkie właśnie przestoje w tych wyścigach. Wiadomo, że tutaj właśnie walka rozgrywa się bardziej, raczej nie na torze, tylko strategicznie, więc to powoduje pewną trudność w oglądaniu tych wyścigów w porównaniu do wyścigów krótkodystansowych, do wyścigów sprinterskich, bo tam mamy wszystko podane wręcz jak na tacy, strategia wielkiej roli często nie odgrywa. No jest to po prostu inne ściganie. Kostyra są tam za Nertexem, ale mam wrażenie, że Nertex jest poza cyklem postojowym w tej całej walce. Gralfindel, Kubiak mi się też wydaje jest poza cyklem mimo wszystko. Przed chwilą byli Sasek w alei serwisowej, chyba też był Grzonka, który goni Abrę w walce o pozycję, no na ten moment ósmą. Bo się Nertex, tak przy okazji. No i Kostera do tego Nertexa się w końcu doczłapał. Trochę mu to zajęło. Sądziłem, że znacznie szybciej się pojawi Kostera za plecami Nertexa. Bo już był taki moment, że miał około 2 sekund różnicy, potem było nagle 2,5, 3 nagle się pojawiło. Potem znowu 2,5, 2. No i teraz już około pół sekundy za plecami Olafa Sawczuka. Także no tutaj Kamil Kostera akurat przypłacił dość dużo tym swoim błędem. Zobacz, jaka jest strata już do Kamila Putonia. Oni mieli między sobą różnicę 10 sekund przed tym drugim postojem. Ile jest teraz? 27. Także jakby to powiedzieć, dość dużo. Okej, okay, stracił około 7-8 sekund Kamil Kostera na tym swoim problemie. No to nawet odejmując to, to jest 20 sekund, czyli kolejne 10 w plecy. A przy okazji teraz walka jeszcze z Sawczukiem i dublowanie któregoś z kierowców. To się widzę jeszcze kończy kontaktem między całą trójką, między Kosterą i Nertexem i właśnie tym kierowcą dublowanym. Ale na ten moment to Kamil Kostera jest na miejscu drugim. Olaf spada na trzecie.
Neville też ze spachą, ale Neville świeżo po wyjeździe z alei serwisowej. Także tam walka pewnie przez zakręt, a nawet nie, to już jest prosta Mistral. Czyli kawałek za plecami Kostyry i Nerteksa. Tutaj o właśnie, bo to oni są teraz tak naprawdę, już teraz do nich dojeżdżają i przydzielają jeszcze tą dwójkę Neville Szpachla. No to ciekawa ta walka też właśnie Nerteksa z Kostyrą. Nertex tutaj dobrze się broni, przy okazji to dublowanie takie ciekawe na pewno. Zobaczymy, czy... Bo mi się wydaje, że dalej Nertex jest jednak poza cyklem tym postojowym i to mi się wydaje niedługo zostanie zweryfikowane, chociaż jak pamiętam, Nertex jechał najpóźniej do alei serwisowej po pierwszym stincie. Wydaje mi się, że jednak no właśnie, teraz kieruje się do alei serwisowej, więc już całe nasze pytania zostaną za chwilę wyjaśnione. I dalej, jak o tym mówiłeś, prawda? Kiedy tutaj zjedzie do boksu Nertex, od razu go mamy. Przy okazji jeszcze Gralfinder zjeżdża. A Neville's cały czas walczy z Domino, tam jeszcze Szpachla teraz. Znaczy Domino to w sumie się podłączył, bo to była walka ze Szpachlą. No i Nertex! Ojej! I to jest wyjazd... Co to się stało? Okej. Okay. To jest wyjazd Salei, sobie, ale to tak aż... To wygląda jak jakiś duży błąd. Dokładnie. No tutaj... Telis musiał go dość mocno mijać. Abra, teraz Nertex widzę, że nie może wycofać. Szczególnie, że kolejni kierowcy nadciągają, tak, no jeden z prawej, drugi z lewej próbuje go mijać, ale Nertex wraca do rywalizacji. Tylko co tu się najlepszego stało? Musiał obrócić na wejście Salejstrym sobie, no. Ale gdzie on się obrócił, bo mi w pewnym momencie go pokazało, jakby był do góry nogami. Tak, tak, tak. Więc ale to... nie wiem, czy to był tylko obrót. No patrz, teraz oddaję pozycję sobie Peczce. To jest coś dziwnego, bo on musiałby zaliczyć jakiś naprawdę bardzo szybki postój. Zobacz, że Gralfindel dopiero teraz opuszcza aleję serwisową. I jaka to jest różnica do Peczki, do Nertexa? To jest 25 sekund. I to z tym jeszcze, że Nertex się zdążył obrócić i na kilka razy wydawać, tak? No to jest ile? 40 sekund, nawet do 45. Nie wiem za bardzo, co się stało tutaj z Nertexem i chyba tylko on będzie wiedział, aż z chęcią podpytam, co tam ciekawego wykręcił podczas tego swojego ostatniego postoju. Chyba trzeba właśnie. No było to dość ciekawe, ale z drugiej strony dość dziwne. Szpachla właśnie i Domino, a tam widzę się melduje Domino po prostu w alei serwisowej. Także tutaj, o, Kubek jeszcze w alei serwisowej. Jeśli chodzi o DPI, to tutaj właśnie Nertex był takim, który dość późno zjeżdżał. No teraz jeszcze Kubek się melduje, a jeśli chodzi o GT3, to właśnie Domino tam. W obu przypadkach był jeden z kierowców, którzy najpóźniej zjeżdżali. 23 minuty do końca. Kubiak zamelduje się na to, że na miejscu, no właśnie, Peczka tutaj już na prosty, Nertex tak samo, więc on też będzie przed nim i chyba Gralfindel również, tak mi się wydaje, więc chociaż poczekajmy, bo Kubiak już rusza. A akurat przed Gralfindelem to jeszcze ten tutaj nam Kubiak będzie. Nertex, zobacz, drugi zjechał do boksu. No, czyli jednak musiało go moim zdaniem wyrzucić. Tak, właśnie, czyli mogło być tak, że on tam coś... Coś się stało i go wyrzuciło. Tak, tak. I to był błąd, który no, chciałbym rzec, że po prostu jakbym widział w grze zupełnie odmiennej, w bardziej arkadowej wersji. Dokładnie. W F1, bo tam w cudownym produkcie od The Codemasters takie rzeczy się zdarzały, że kierowców wyrzucało z alei serwisowej i jakby pojawiali się oni na torze, ale tutaj ewidentnie Nertex zjechał do alei serwisowej, bo byliśmy przed nim konkę i tak jak widzimy to teraz. Ale, no, mówię, to dla mnie byłoby aż dziwne, żeby tak krótki postój był, no chyba, że nie wiem, tam stanął i od razu odjechał, to okej, okay, nie? No, ale jakby... No, ale nie w tym momencie wyścigu. No właśnie, więc, no, to przede wszystkim. Także tutaj musiało pójść coś ciekawszego, więc tym bardziej z chęcią podpytam, co tam się stało. Co musiał zrobić, że go z tej alejser sobie postawiło ponownie na tor. Obróciło, miał jeszcze problemy przy... tutaj powrocie do ścigania, zjeżdża dopiero teraz. No i w
jedzie na miejscu 11, czyli no bądź co bądź ostatnim, jeśli chodzi o klasę DP, i dopiero teraz tam w tle widzimy go, opuszcza nam aleję stresową, zwalnia ogromnych prędkości i jest no i ponad traci... minutę za Kubiakiem. Chyba okrążenie pojeżdżone do Nertexa. Nie, chyba okrążenia pełnego nie traci jeszcze, to chociaż... traci prawie dwa kółka moim zdaniem do Manuxa. O właśnie, tak, to by się już zgadzało. To się zgadza. Bo tutaj Nertex lada moment wyjeżdża na prostą Mistral, a Manux przejeżdża przez pierwsze niestety, dwa zakręty. Niestety potężna strata. Fakt. No ale cóż, no to był moim zdaniem błąd gry. No, mam nadzieję, że on się nie będzie powtarzał w trakcie sezonu. Pierwszy raz coś takiego widziałem w Assetto. Muszę przyznać, w naszej ulubionej drugiej gierce, znaczy no, na F1, to widywaliśmy takie historie, że gra zwyczajnie wyrzucała kierowców z alei serwisowej, tam pamiętam wręcz powodowała rolowanie. Kamil Kostyra zjechał teraz do alei serwisowej, więc kolejny, który no, najwyraźniej był poza tym cyklem. Natomiast, no co tu dużo mówić, jeśli taki błąd miał się pojawić u Nertexa, no to właśnie dzisiaj, podczas rundy niepunktowanej. No wiesz, tutaj ten błąd to taki właśnie pokroju... aż nie jest z Assetto Corsy, bym powiedział. No zdecydowanie nie z Assetto. No i tak jak mówiłeś, tutaj Kamil Kostyra melduje się w alei serwisowej, chociaż... no dla mnie jest już chyba trzeci postój w jego wykonaniu, więc coś tutaj jakaś taka zupełnie chyba odmienna strategia względem rywali, bo no jechał na tym drugim miejscu, tak naprawdę po pierwszym od startu, po pierwszym postoju też jechał drugi, potem się obrócił, spadł za Nertexa, na Nertexa wiemy co się teraz z nim stało, no a sam Kostyra opuszcza aleję, co gdzieś tam właśnie w tle teraz widzimy. Jest 4 sekundy za peczką, jedzie 8, tak? Ale już nie mówiąc o tym, jaka jest strata do Manuxa, z którym razem startowali do wyścigu koło siebie. Jakby to powiedzieć, dość średnio to wygląda. Po dogonieniu Mateusza Peczki trzeba będzie gonić potem kolejne 10 sekund, prawie że 10 sekund od Drzyja Saska na 6 miejscu. Może być ciężko tutaj cokolwiek zrobić Kostyrze. To niemniej tempo ma, ale czasu coraz mniej do mety. A proszę bardzo, Manux ma już ponad minutę przewagi nad drugim Rafałem Dzikim. To wygląda to... no zabawnie, no. Trzeba sobie otwarcie przyznać, że to jest absolutna dominacja Manuxa, więc... Kamil Płotoń ma taki... słodko-gorzki ten debiut, co się debiut, no powrót może do ścigania, bo debiut to niekoniecznie, ale powrót do ścigania. Bo tak, to chyba ten debiut to kompletnie złe słowo. Tym powrót do ścigania, bo wczoraj niestety niekoniecznie mu wyszło w Sport Cup. Tutaj jak na rundę zerową, to no widzę, że jest to jeden z mocniejszych kierowców na ten sezon. No dobra, ale wytłumacz mi skąd ta minuta się wzięła, bo no, jednak Manux moim zdaniem dwa razy w alei serwisowej był. No to prawda, był. I nagle jest minuta różnicy. Nie wiem, czy ja nie oglądałem tego wyścigu uważnie, czy o co chodzi, ale... może dwa różne oglądaliśmy. Nie wiem, może. Zjeżdża nam do alei serwisowej. Właśnie Malux, no to już wiesz, ale... ale to właśnie skąd ta minuta? Tak jest, już wiadomo. Idealny, prawda? Tam mówiliśmy wcześniej jeszcze o tam chyba Nertexie, prawda? Co tam z nimi tak dalej, kiedy zjedzie. No idealnie zjechał. Tam chyba jeszcze nawet w duecie z Gralfinderem. Teraz zjechał Manux. Swoją drogą Gralfinder jest 9-15 sekund za Kostyrą. No Kostyra goni tego Peczka, ale mówię, Peczkę powinien dogonić i nawet wyprzedzić, a DJ Saska może być już ciężko. Była minuta różnicy między Dzikim a Manuxem, z tym, że Manux już opuszcza aleję serwisową i Rafał Dziki wydaje mi się nawet na prostą startową nie zdąży wyjechać, a Manux będzie już po pierwszym zakręcie. No przesadziłem może, Rafał Dziki właśnie pojawia się na prostej startowej, a Manux dojeżdża do pierwszego zakrętu. No to za chwilkę nam się wświetli różnica, to da nam koło 20...
Ja co tam widziałem? 2-3 sekund. Niech to się ustabilizuje. A, przesadziłem. Nawet 10. Myślałem, że to będzie nieco większa różnica. Więc ta twoja minuta już wiemy, gdzie uciekła. Ale wciąż, tak? Nawet jeżeli to nie jest... Nawet ma to sens teraz, to, zobacz, ale nawet jeżeli to nie jest minuta, to jest tylko 10 sekund, albo aż. No to taka sama przewaga była nad Kosyrą. Przecież tam Maluch popełnił błąd, nawet spadł za Kosyrę, był za nim 1,5 sekundy, odzyskał prowadzenie. Potem odjechał momentalnie na 10 sekund. Teraz odjeżdża na 10 sekund od Rafała Dzikiego. Więc no tutaj Manux naprawdę no odstawia wszystkich, bo kto, obojętnie kto by na tym drugim miejscu nie jechał, i tak dokładnie rywalą. Nawet co mówię, lekkim błędem tam stracił ile, 3-4, no nawet 5 sekund myślę. A przy okazji tu jeszcze jest walka o podium, Teles i Jabra na proste mistra, bardzo blisko siebie tam. Panowie teraz dublowali, którego z GT3. Przez moment jeszcze Karol zbliżej jakiś problem miał, a teraz spada za Patrksa. A tymczasem, jeśli chodzi o walkę o miejsce trzecie, zarówno w tym wyścigu tak naprawdę, jak i w klasie DPI, to na razie Abra przed Telisem na równy kwadrans do końca rywalizacji. No to popatrzmy w takim razie szybko już na mniej więcej ułożoną stawkę, tak to chyba trzeba będzie nazwać. Manox w takim razie na prowadzeniu 10 sekund, no dobra, 9,5 przed Rafałem Dzikim, więc to jest bezpieczna przewaga, umówmy się. Dalej mamy Abrę i Abra, no proszę, na ostatnim kółku dość mocno odrobił, w ogóle bardzo szybkie to ostatnie kółko pojechał Abra, więc zobaczymy, czy on tam być może Rafała Dzikiego nie złapie jeszcze przez najbliższe 15 minut, 14 nawet. Telis na miejscu czwartym, on jest blisko tej walki o podium, więc też warto patrzeć na jego tempo. Mateusz Grzonka piąty, taki przyzwoity wyścig, ale mam wrażenie, że trochę cichy. DJ Sasek na miejscu szóstym, ale on może jeszcze podgonić trochę za Grzonką. Mateusz Peczka ma na swoim ogonie Kamila Kostyrę, więc coś się wydaje mi, że Kamil Kostyra za chwilę zrobi to, co do niego należy, i wyprzedzi Mateusza Peczkę. Graf Indel na miejscu dziewiątym, Tomek Kubiak dziesiąty, no i ten Nertex, biedny Nertex. No niestety wiemy, w jaki sposób potraktowany przez grę 11 z dużą stratą, ale no niestety wiemy, co tam się stało. Kimis, Wojciech Bobrowicz, 39, prawie 40 sekund przewagi nad Mateuszem Kędzią. No moim zdaniem Marceli to jest absolutna dominacja. No ciężko się z tobą nie zgodzić, bo tutaj tak naprawdę Kimis jest w zupełnie innym świecie i ten jego Nissan... No nie ma sobie równych, jeśli chodzi o kierowców GT3. No i Proszek, Kostyra z Peczką właśnie, zamiana pozycji w zasadzie miała miejsce w tej chwili. No i już Kostyra jest siódmy. O, kto nam się obrócił? Kromasz w tej chwili. No ale Kimis, no dobra, no Wojciech Bobrowicz na starcie ominął jakieś kolizje, tam już na początku miał niezłą przewagę, ale tak naprawdę tempem, jakim potem się pokazał, wygrał ten wyścig. No wiesz, zachwalaliśmy przecież tempo Kamila Potonia, który prowadzi w DPI. I rzeczywiście on teraz było ile tam, 10 sekund po wyjeździe z boksu, teraz jest już 13, więc też świetne tempo. No ale to nie jest tak duża przewaga, jaką ma przecież Kimis właśnie. Zjechał Telis do alei serwisowej. Zjechał również Dawid Nabożny. No i to robi wrażenie, bo tutaj mogłoby się wydawać, prawda, że no jest to może, nie wiem, różnica do ostatniego kierowcy DPI, prawda, no ale to... Nie w tą stronę idziemy, te 40 sekund to absolutnie nie jest strata do DPI, tylko do kolejnego kierowcy w GT3, w tej samej klasie. To prawda, za Mateuszem Kędzią... No tak, no za Mateuszem Kędzią ewentualnie 2 sekundy dalej jest Mikołaj Nowicki na miejscu numer 3. Więc to podium zamykające się w 40 kilku sekundach. Ciekawie wygląda.
to na pewno mamy takich dwóch mocnych kandydatów do walki o zwycięstwa w swoich własnych klasach. Kamil Maluk z Putoń, jeśli chodzi o klasę DPI, no i właśnie Wojciech Kimis-Boborowicz, jeśli chodzi o klasę GT3. Bo jeden i drugi dzisiaj na pewno był spokojnie kilka półek szybszy od reszty kierowców jadących tymi samymi samochodami. Samą klasą, tak naprawdę, muszę tego słowa użyć. Bo tam jedyny Nertex w DPI podróżuje, a Kuron pozostali tymi Mazdami. Tu wciąż królują nam kierowcy jadący w Audi, jeśli chodzi o GT3. 10 minut do końca, no i właśnie Abra dogonił nam Rafała Dzikiego. Ba, dogonił to jeden, nawet teraz będzie atakował na prostej Mistral. To jest bezpośrednia walka o miejsce numer 2 już w tym wyścigu. No mówiłem, że Abra dogoni Dzikiego, naprawdę dobre tempo pokazywał wcześniej i teraz myślę, że to nawet będzie formalność, to nawet nie będzie jakaś poważna walka. Już Abra na miejscu drugim. Ile to jest straty jednak? No to jest duża strata do Manuksa, no to nawet chyba nie ma o czym mówić. Ale poczekajmy, dajmy się rozwinąć. Abrze ma jeszcze 10 minut. Musiałby po prostu cisnąć ile wlezie. Peczka odpadł już od Kostyry, tak jak mówiliśmy, ale Sasek tymczasem goni Grzonkę, tak jak mówiłem. To też się sprawdza. Tak więc tu jeszcze mamy szansę na jakąś ciekawą walkę, ale Abra moim zdaniem ostatnie kółko pojechał faktycznie szybciej od Kamila Putonia, tylko że jest jeden mały problem, nazywa się on brakiem czasu. Wydaje mi się, że za mało jednak nadrabiał, żeby wystarczająco szybko. Nie, no to już myślę, że jest szczyt, tak powiem, w tym wyścigu dla Abry, to drugie miejsce. 10 sekund do Manuksa, raczej będzie ciężko dobić. Nawet jeżeli zacznie odrabiać, no to mniej niż 9 minut na zegarze. Jakby to powiedzieć, raczej średnio. Tu widzę, że jest zdublowanie przy okazji walka Szpachli z Hemefeke. To miejsce 22. A nawet widzę, że teraz DJ Sasek dogonił Grzonkę Mateusza. To szykuje nam się pojedynek o miejsce numer 4, więc tuż poza podium, no tak tuż to może przesadziłem, bo to będzie kolejne 14 sekund w plecy. Szpachla widzę jednak wciąż przed HBF, chociaż teraz szeroko przejeżdża. Ale HBF na tym nic nie zyska, na tym błędzie Szpachli. To tam jest Kubiak z Telicem, widzę. Gdzieś tam koło mniej więcej sekundy, Dziki już nie, odpada. Nie, no to tam Kubiak z Telicem, słuchaj, to jest jeszcze daleka historia. Czy, wiesz, no mimo wszystko to jest koło sekundy, nawet mniej momentami. Tak, ale wiesz, no jednak popatrz na Saska, który moim zdaniem dużo bardziej nadrabia i który ma papiery na walkę, bo Kubiak... A, chyba takie szeroko. Było faktycznie podobna tam była różnica, jak ostatnio patrzyliśmy, więc... Dajmy się temu rozwinąć. Być może za te, nie wiem, 4 minuty na przykład będziemy mówili inaczej o tym wszystkim i faktycznie do jakiejś walki dojdzie, ale na razie no to jeszcze nie ten moment. Grzonka już jechał defensywnie do pierwszego zakrętu, ale to mu nic nie dało. Jest Sasek, który tutaj na pewno będzie chciał sobie poradzić z Mateuszem Grzonką w zakręcie numer, no właśnie, w zakręcie numer prawdopodobnie 8, czyli w zakręcie C po tej długiej, prostej Mistral, przyszło 1800 metrów długości w końcu. Mają przed sobą dwa samochody i to jest Hebefeke i Szpachla właśnie, czyli ta grupka, o której mówiłeś chwilę temu. Grzonka sobie z nimi już poradził, Sasek tak musiał troszeczkę poza torwy wyjechać, żeby sobie z nimi poradzić, ale na tym nie stracił, więc uwaga, czy to będzie już moment, no to na pewno nie będzie moment, w którym Sasek sobie poradzi z Grzonką, ale na pewno to będzie moment, w którym będzie mógł się do niego zbliżyć.
strasznie długa jest ta prosta Mistral, wręcz zbyt długa może momentami, no ale myślę, że wiesz co, no zbyt długa, no my przyzwyczajeni jesteśmy też do tej krótszej prostej tak z szykaną po środku, ale ta szykana jest tak bezsensowna, że równie dobrze niech sobie będzie właśnie ta prosta Mistral w całej okazałości. 5 minut 50 sekund. Rafał, dzięki falei serwisowej. No to interesujące, czyli walka Grzonki z Saskiem wydaje się być nagle walką o podium. Tak jest, i tu dziki tak, no krótko wcale nie stoi. Już go Grzonka z Saskiem minęli, minie go Kostyra, minie go zaraz Peczka. Rafał dziki rusza, ale i tak jak za Peczkę spaść powinien. Zanim zwolnia granicznik prędkości, tutaj jeszcze chwilkę ma. A Peczka już fru! No właśnie, frunie, żeby zaraz w siebie nie wefrunęli. Tak jak mówiłeś o tym niebezpiecznym wyjeździe z alei serwisowej. Rafał dziki, po tym wszystkim jest siódmy. 2 sekundy właśnie za Mateuszem Peczką. I tak jak mówiłeś, Grzonka z Saskiem o podium, z tym, że Sasek chwilowo stracił do Mateusza. Kubek z Telisem cały czas koło sekundy, tutaj na drodze szatanu, który z kierowców dublowanych. Czy może jakaś walka jeszcze szykuje nam się na przykład w GT3, bo tak dość często oglądamy DPI, a no może jeszcze na Bożny z Kropem, tak? Oto miejsce 16, czyli to będzie łącznie 5. pozycja w GT3. Kolejna więc sekunda straty Szpachy do Sivertsona. No w ogóle swoją drogą Szpacha po tej walce z Hebefeka już go odstawił. Teraz popędził za kolejnym kierowcą. Abra z tych 10 sekund nagle zrobił 9, znaczy nagle, no. No ale to jest za mało zdecydowanie. Tak, czy to tylko wiesz co, pokazuje, że mimo wszystko... Ma tempo chłopak teraz. Ma tempo, o zjechał, widzę nawet teraz krop na lejce wstawej. Tak. Kocur tutaj zyska no, jedną podstrągę. Uwaga, bo znowu zbliżał się Sasek, ale teraz przez tą sekcję końcową stracił. Nie wiem, czy on się teraz napędzi na prostą startową, na pewno się napędzi, ale jego ostatnie kółko pół sekundy szybsze niż Mateusza Grzonki, więc jeszcze poczekajmy. Tsubasa mi pokazuje się, że Karol bywa. A, to jeszcze lepiej. Już myślałem, że... Nie, on Tsubasa stoi na stanowisku. A, to stoi. Okej, okay, no to nie odbywa kary. Zobaczymy, co z tymi karami jeszcze, bo tak ja mam dziwne wrażenie, co najmniej, jeśli o nie chodzi, ale to może potem. Na razie Grzonka dubluje Bagika, szybko to samo robi Sasek. No, Grzonka próbuje jak najszybciej dublować wszystkich, żeby uciekać. No ale czy to się mu uda? 3 minuty jeszcze musi wytrzymać przed Saskiem. 3 minuty no, pewnie zmasowanych ataków, ale czy oni mają jakichś kierowców do dublowania? No, następny jest chwilę z przodu, potem jeszcze jeden też będzie niedaleko z przodu, więc jeszcze jakaś tam możliwość obrony, możliwość ucieczki, możliwość wyrobienia sobie przewagi znajdzie się dla Mateusza Grzonki, ale czy ona wystarczy, to już, no, to już trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Bo teraz zobaczmy, jak się zbliżył przez zakręt Sin Sasek przez tą ósemkę, teraz przez tą długą właśnie dziewiątkę, troszeczkę moim zdaniem za szeroko wypluło Saska, ale to na wyjściu za szeroko wypluło Grzonkę. Mam przed sobą teraz Dawida Nabożnego. Tak się złożyło, że akurat kolegę z ekipy Mateusza Grzonki, ale widzicie, jak tutaj grzecznie puszcza obu puszcza Kocur, a brawa lei serwisowej jeszcze, no to wyjaśniło się jego dobre tempo. Ale to jest ciekawe jeszcze dla innych, czy oni będą jeszcze raz musieli zjeżdżać dalej serwisowej, bo to już zaczynam się tak naprawdę gubić tej strategii. Myślałem, że tutaj wszystko spokojnie będzie, a wcale tak nie jest. Abra w takim razie za Saskiem. Co tak jest, no to tak, no to jest 3,5 sekundy nawet nie za ponad. A był szybki postój. Tak, znacznie szybszy niż w przypadku Rafała Dzikiego. Swoją drogą teraz Kamil Kostera właśnie bliziutko za Aborą, więc ta końcówka może być jeszcze emocjonująca. No i co? Zrobiło się w końcu z tego, że Grzonka z Saskiem już nie o czwarte, już nie o trzecie, a o drugie miejsce w tym momencie. No i mam przed sobą Kromasza, który troszeczkę przyblokował moim zdaniem Grzonkę tam
jednak przez szósty zakręt, może trochę niechcący, ale jednak no i uwaga. Dżonka wolniej wychodził na prostą mistra, więc uwaga, czy to już jest moment ataku? Po zewnętrznej będzie musiał próbować to robić Sasek, ale ma dużo wyższą prędkość na tej prostej mistrali. Myślę, że to już jest po robocie. Tsubasa teraz zjechał dalej serwisowej, czyli być może faktycznie teraz odbywa karę, a Sasek już jest na pozycji numer 2. No pytanie, czy oni będą musieli jeszcze zjechać na szybką dolewkę paliwa, czy to Tsubasa rzeczywiście karę odbył. Tak i jest. Przy okazji dubluje go Manux, który rozpoczyna ostatnie okrążenie tego wyścigu. Tak jest. Grzonka już niemalże sekundę za Saskiem, więc odpada. Nie to teraz to wierzysz w postoje jeszcze na sam koniec, bo ja już chyba nie. To raczej wydaje mi się, że już nie, panowie... Nie, no to byłoby straszne. Panowie jadą do mety. Że oni akurat dobrze też zarządzali paliwem przez cały wyścig, dlatego są na tej pozycji, na jakiej są. Chociaż trzeba pamiętać, że Abra cały czas tempo ma. I no jakby tam jakoś bardzo mocno ograniczali swoje zużycie paliwa, jakby dużo, dużo musieli zwolnić Sasek z Dżonką, to Abrahem nie wykorzysta ten moment. Kubiak zbliżył się jednak do Telisa, czyli tak mówiłem ci, że nic się nie stanie, a tutaj jednak koniec końców jest bliziuteńko. I Telis szeroko wyjeżdża z ostatniego zakrętu, dużo szybciej tak z jest. Niego wyjechał Tomek Kubiak, więc uwaga, kto tutaj lepiej sobie poradzi, no po zewnętrznej, o, coś tak jakby Telis nawet oddał tę pozycję? No, tak, troszkę to mogło tak wyglądać, bo zwolnił bardzo mocno. Tak to mi wyglądało. Czas do mnie końca, tak. Mamy ostatnie okrążenie w boksie, krop, o matko, co tu się teraz stało? Kara. A, okej, okay, to wszystko już się wyjaśnia, już się tak z lekka wiem, że dziwiłem. Gralfindel. Za teraz z Rafałem Dzikim, gdzie jest Manux, tak będę zerkał, bo Manux już bardzo blisko mety, więc to będzie jeszcze walka o miejsce siódme. Dziki i Gralfindel i Kubiak z Telisem o dziewiąte, a Manux właśnie przez ten zakręt ostatni, przed nim jeszcze jest jakaś walka Robertus i jeszcze Carlos Digi do samej mety, a Kamil Putoń właśnie w tym momencie ten wyścig wygrywa. Wielkie gratulacje dla niego. Tutaj Grafindel, jeszcze właśnie z Dzikim. No, chyba Grafindel jednak. Tak, bez problemu. Po zewnętrznej w scene jednak tutaj dużo wyższą prędkość można znaleźć. Abra jeszcze dogonił Grzonkę na ostatnim okrążeniu. Mówiłem, że kapitalne tempo ma Abra. Zobaczymy. Sasek już na mecie. Na mecie wpada jako drugi kierowca tego wyścigu, drugi kierowca klasy DPI. A Grzonka jednak tuż przed Abrą na miejscu trzecim, czwarty, a właśnie Abra. Piąty tu za nim jest Kamil Kosera, szósty będzie Mateusz Peczka i siódmy, no jednak chyba Gralfindel tutaj nic już Rafał Dziki nie powinien znaleźć, który będzie na mecie ósmy. Troszkę dalej jeszcze dziewiąty Tomek Kubiak i tuż za nim dziesiąty Telis, no i jedenasty, on już właśnie teraz na metę wjeżdża na Ertex, także idealnie się to złożyło. Mamy już całą stawkę DPI na mecie, gdzie jest zwycięzca, jeśli chodzi o klasę GT3, no, Kimi, zaraz na metę wjeżdża. Właśnie wjeżdża na metę, tak jest. Wojciech Wybrowicz za chwilkę wskoczy. Tam jeszcze śmieją się panowie, tam widzę na czacie jakimś panowie piszą, no ale w tej chwili Wojciech Bobrowicz wygrał wyścig kategorii GT3, okazji... Mateusz Kędzia, właśnie. Trzeci Mikołaj Nowicki, no Mikołaj Nowicki bardzo ładnie się przebił. O, tu jeszcze widzę ciekawy finish, tak cześć, bardzo chyba jakieś szpachla, bardzo blisko na mecie. Bączki kręcił, no tak, co Sivartson. Hewefeket i Sivartson, czy Sivartson, nie wiem, co się zgodziliśmy. Natomiast czekamy jeszcze na Kropa, czekamy jeszcze na Patryksa i to by było tyle. Tak jest, Patryks jako ostatni kierowca na metę w tym wyścigu wjedzie. Także formalnie już zakończyliśmy dzisiejsze ścigania. Mówię, że Kostur Bączki kręci, no już się niestety nie załapałem na ten moment. No szukam... kręcił przez jakiś czas, tak. Ale zjechał do... Wrócił no to co? Mamy w takim razie już koniec tego ścigania, koniec wyścigu rundy zerowej, koniec rundy testowej. Tutaj nazewnictwo dowolne. Dowolne. O, przy okazji serwer się już też wygasi. Czyli to na 30 kierowców tak naprawdę nie ukończyło tylko dwóch. To był Kacper Smirnow jadąc w DPI. W Maździe oczywiście, no i jeśli chodzi o GT3, to nie ukończył wyścigu Tadeusz Mazurek jadący w jedynym na serwerze Lamborghini.
No i co? I w takim razie myślę, możemy już to powoli zakończyć. Jeśli chodzi o sezon 17, ten początek sezonu, to byłoby już na tyle. Ale tak jak dobrze wspomniałeś jeszcze, chyba nawet podczas kwalifikacji, to tutaj będziemy się ścigać co tydzień teraz w AC Ligu, aż do świąt, bo za tydzień słyszymy się na Sotokorsie, ale kompetycjonę w ramach już przedostatniej rundy sezonu GT4 na torze Zandvoort 26 listopada. A tak jak już mówiłem, pierwsza runda, pierwsza punktowana runda sezonu 17, 3 grudnia na torze Gilles Villeneuve'a w Kanadzie, więc już teraz zapraszamy tam, wyścig nieco krótszy, bo 75 minut. No to co, myślę, jeśli chodzi o taki, nie wiem, wstęp, prolog, jak o, jeszcze lepsze nazwę znalazłem, to poszedłem już grubo. No dobra, już nie będę tam czorował dalej, szukał jakichś innych wyszukanych. Nie udawaj, nie udawaj. Tak, nie będę udawał. Więc to było na tyle. Bardzo serdecznie dziękujemy. Miejmy nadzieję, że tutaj te pierwsze chwile z multiklasą w ramach 17 sezonu AC Ligue się wszystkim podobały. Emocji na pewno będzie co niemiara, także już teraz zapraszamy na pierwszą rundę i przy okazji za tydzień na wyścig na torze Zandvoort na Assetto Corsa kompetycyjne w ramach sezonu GT4. A za dzisiaj już dziękujemy. Komentowali dla Was Marcel Igor oraz Ilan Więcławek. Dziękujemy. No i do usłyszenia już za tydzień na GT4, a co dwa tygodnie, no oczywiście na rundzie numer 1 już, na to, że Gilles Villeneuve. Dobranoc.